szczególnie w kierunku Polski, kraju słynnego tak z pragmatyzmu, gdzie autorytety moralne orzekły, że nie dopuszczą do kataklizmu. W stanie krytycznego zagrożenia chmurą Sejm uchwaliła prezydent z oporem, podpisał ustawę dla służb specjalnych do walki zbrojnej z owym żywiołem. Haście w paście! Siołów w czoło! Nadciąga! Wybitne postacie polskiej kultury przestrzegają szczególnie młodzież przed wdychaniem oparów trującej chmury. Skład chemiczny obłoku może wywołać poważne skutki w wątłym tak budżecie kraju, dla którego picie alkoholu, a szczególnie wódki, stanowi duży ułamek dochodu. A część polityków czerpie zyski z nielegalnego handlu granulatem. I ci właśnie ogłaszają wszystkim, jak szkodliwy może być wdychany obłok, jakie skutki wdychany obłok wywołuje, jak łatwo obłok uzależnia ludzi i ile walka z obłokiem kosztuje. Haście w paście! Siołów w czoło! Nadciąga! Kosztuje nerwów biednych polityków oraz szczerej troski nieprzespanych nocy. Wiadomym jest przecież, że obłok wcale nie pochodzi z Polski, a więc jawnie godzi w gospodarkę kraju, co kartoflem i żytem od Gdańska po Kraków. A co zrobi chmura, jak przymkniemy oko? Chmura zniszczy polską hodowlę ziemniaków. Oprócz obłoku zatwierdził parlament pederastów związki oraz dobijanie na prośbę chorego. Nic tu nie pasuje do tradycji polskich. Jak donoszą agencje prasowe Japonii, Zachodniej Europy i USA, nad Polską stwierdzono nowy typ chmury i nadano jej nazwę Cannabinoidusa. Haście w paście! Siołów w czoło! Nadciąga! Już będzie wszystko ok. Oczywiście mój błąd, zapomniałem przedstawić wszystko na pierwszy kanał. Tak więc, moi drodzy, witam was ponownie. Ja jestem Marek, ze mną jest Kuba. No siema. I ze mną jest Adaś. Siema. Moi moderatorzy, także przepraszam za usterki. Jak zwykle mój błąd, nie przedstawiłem sobie ścieżek na streama. Witam was na pierwszym live'ie z tworzenia mapy Nowy Sącz Zawada Podlipie. Ogólnie tak, plan jest taki, iż mapa jest w, że się tak wyrażę, w wielkości 4x4. Ogólnie teraz jesteśmy w Giants Editor i możecie popatrzeć, jak ta mapa ogólnie wygląda z rzutu. Z lotu ptaka, o, w ten sposób wam powiem. I generalnie tak ona się prezentuje. Natomiast już wam mówię, ponieważ na forach farmingowych było dużo dyskusji, że ta mapa strasznie dużo budynków ma.
Otóż generalnie to z tej mapy nie wszystkie budynki będą odwzorowywane jeden do jednego. Kilka gospodarstw plus takie miejsca jak szkoła podstawowa, która jest w tym miejscu tutaj. Generalnie boisko do piłki nożnej i korty. A tak generalnie większość tutaj tego landu to będą pola, ewentualnie jakieś małe gospodarstwa. Także mam nadzieję, że mapa się Wam spodoba. No jest ogromna, natomiast plan jest taki, żeby pracę nad tą mapą zakończyć pod koniec czerwca tego roku. Także no czasu mam niewiele, znaczy niewiele, no wiadomo, jak będzie poślizg, to będzie poślizg, natomiast wiadomo, plany muszą być, więc planuję na koniec czerwca wydać mapę. Mimo iż ma wyjść Farming 2022, jednak postanowiłem generalnie rzecz biorąc wydać mapę, to jednak nie porzucić projektu, który praktycznie jest na etapie świeżości. Także generalnie to mapa tak czy tak powstanie i mam nadzieję, że będzie bardzo grywalna. W sensie, no... Będzie pobierana i będzie przez Was grywalna. Ogólnie ja robię z tej okolicy, ponieważ pochodzę z tej okolicy, więc taki jakby sentyment, coś takiego. Natomiast... Ja bym chciał powiedzieć tylko, przepraszam, że przerwa, ale jest straszne opóźnienie. To znaczy opóźnienie, no to Adaś tutaj, ja nie mam wpływu na to. Znaczy, bo jest jakieś 20 sekund opóźnienia. Znaczy to i tak Adaś nie będzie, że tak powiem, jeden do jednego i to, że ja tu mówię i ty masz opóźnienie, to jest to normalne. To nic dziwnego nie jest, natomiast ludzie to słyszą jak na żywo, nie? Okej, okej. Nie, to chodzi o to, że ty po prostu mnie słyszysz teraz. Tak samo Zakapiorek i Edziu, którzy prowadzili live'a z tworzeniem mapy Biezdrowo, też właśnie się śmiali, że oni siebie słyszą wcześniej, a potem dopiero na live'ie to, co tam Zakapiorek i Edziu mówili. Dobra. No, takie wytłumaczenie ogólne. Jeżeli chodzi o dzisiejszy stream, to na dzisiejszym streamie zajmiemy się generalnie tworzeniem pól na tym dużym jakże obszarze, bo myślę, że to ja będzie... Nie wiem tego, jak spoko, luźno. Tworzenie pól, tak mniej więcej gdzie i co. Natomiast ja tutaj już Wam pokażę, zacząłem sobie... tworzyć drogi, natomiast mam tylko poustawiane kuby na ulicy tak zwanej Nawojowskiej. Na najdłuższej ulicy tutaj na tej mapie. I generalnie powiem Wam tak, dzięki tutorialom Zakapiorka się, że tak powiem, wziąłem za tworzenie takiej mapy, bo tak, to bym się, że tak powiem, nie brał, bo też nie jestem, że tak powiem, jakimś wybitnym specem od tego. To jest praktycznie moja pierwsza mapa, którą będę tworzył i od razu z grubej rury lecę na mapę 4x4. Jak ktoś się zna na tworzeniu mapy, to wie, czym to pachnie i czym to się je. Natomiast wiadomo, mapa, jeżeli chodzi o samą, jak to ująć, ustawienia techniczne już posiada w sobie Maze Plusa, bo dodałem, już posiada Farming Precision i jest przystosowana pod co? Pod Farming Precision, pod Maze Plusa i moment, bo mi teraz wyleciało z głowy. Siema, Perkins Team. Seasons. Mod Seasons jeszcze nie przygotowywałem, ponieważ Mod Seasons się przygotowuje z tego, co się dowiadywałem pod sam koniec, jak już masz gotową mapę, bo tam chodzi o właśnie śnieg, który ma zalegać na budynkach i takich rzeczach. Może tak. No, cześć Perkins, cześć. Witam Perkins. I teraz tak, niech policzę, dajcie mi się skupić. Maze Plusa, Precision Farming, Orkę 360, tak zwaną, czyli multiteren,
glebę 360 i generalnie to wszystko, że tak się wyrażę, robiłem na bieżąco, ucząc się na tutorialach Zakapiorka, także polecam kanał Zakapiorka, bo tak jak mówię, dzięki niemu, że tak się wyrażę, po raz kolejny powiem, że zdecydowałem się na tworzenie tej mapy, nie? I generalnie plan jest taki, że jeżeli wydam tą mapę, a miejmy nadzieję, że wydam na 99%, pozdro z okolic Limanowej, pozdrawiam. I pozdrawiam z Warszawy. No, tak ogólnopolsko się nam zrobiło. Generalnie tak, Kuba z Warszawy, ja z Czechowic, natomiast pochodzę właśnie z tych okolic, co robię mapę, a właśnie Adaś jest z tamtych okolicy, generalnie, obecnie. Także... Ja pierdzielę, to nam się... Także Miszmasz jest, że się tak wyrażę, duży. No duży jest Miszmasz. Właśnie. No ogólnie tak, no Marek pracuje nad swoją mapą, ja pracuję. Ja natomiast szykuję tą odświeżoną wersję KR Śliwno, ponieważ ze względów technicznych, że tak to ujmę, no musimy się przenieść na mapę. Poczekaj. Perkins, kojarzę, gdzie jest Limanowa, bo Limanowa to jest jakieś 30 km od Nowego Sącza. Także ja to, jak jadę do Nowego Sącza, to ja przejeżdżam przez Limanową, także kojarzę. Zresztą moja siostra się urodziła w Limanowej. Dobra, sorry za przerwę, nie, ale... Nie ma problemu. No. No i tak, właśnie a propos tego. Z Markiem, jak wiecie, mamy serię KR Śliwno, czyli kombinat rolny Śliwno. I tutaj na tym będziemy... Wymieniamy się po prostu, że tak powiem, idziemy na inną mapę. I po prostu musimy to tak zrobić, ze względu na to, że tam już mamy zbyt duże lagi, zbyt duże... no jest trochę dużo problemów, jeżeli o to chodzi. Więc... No, taka zmiana, ale to się dowiecie na jutrzejszym live'ie najprawdopodobniej, bo jutro będziemy pokazywać tą mapkę i o co chodzi, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Szlak, źle to zrobiłem. No, więc tak, tutaj wam Kuba objaśnił co i jak z serią KR Śliwno, natomiast ja wam tutaj jeszcze powiem, że tutaj w tym miejscu będzie jakby główne gospodarstwo moje w tym, na tej mapie, w tym miejscu tutaj, o. Ja zaraz wrócę. Dobra, okej. Okay. Adaś, jesteś? Tak, ja chyba kojarzę to miejsce. No, jak najbardziej musisz kojarzyć. Muszę kojarzyć. Także tutaj będzie główne... A, ze starej wsi. No to też kojarzę, gdzie to jest. To jest pod Limanową, stara wieś. Spoko. Generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie będzie ta mapa odwzorowana 1:1. No, gdyż jak sami widzicie, jest sporo budynków. Jakby tutaj, że tak powiem, umieścił te wszystkie budynki na mapie, to mapa była tak niegrywalna, tak źle zoptymalizowana, że po prostu nie byłoby sensu. Natomiast wiadomo, charakterystyczne miejsca dla tej okolicy tak jakby będą odwzorowane, tak jak tutaj to gospodarstwo, tak jak szkoła podstawowa, która się generalnie znajduje tutaj, do której uczęszczałem swego czasu, i boiska tak zwanego LKS-u. To na pewno odwzoruje na 1:1, w sensie... I może będzie tor. No, bo tam są obecnie tory te go-kartowe, natomiast... Samochodzikowe. No, dziękuję za to poprawić, bo... Jeżdżę tam, a więc wiem. No, bo generalnie za moich młodzieńczych czasów tam nie było toru tego do tam samochodu. Tam chyba się prawko zdawało na motor. Nie, tam był tylko plac do ćwiczenia.
Wiesz co, Perkins, generalnie to jest tak, że tak jak wcześniej mówiłem, tu będzie na pewno oddawane to gospodarstwo 1:1 i na pewno będzie dużo domów, w sensie no, nie będzie tylko 2-3 domki na krzyż i reszta polów, pola, tylko po prostu nie będzie tutaj w tym miejscu takiego zagęszczenia tych domów. Na miejscu generalnie tych domów to wiadomo, będzie 1-2-3 domki i reszta pole. Nie, tutaj będą 1-2-3 domki i reszta pole. Generalnie 3/4 tych domów, co z rzutu satelitarnego widać, no to przy tej ulicy przynajmniej na pewno nie będą odtworzone. Górki Zawadzkie. Chodzi ci o Górki Zawadzkie? Bo jeżeli tak, to już ci mówię, że Górki Zawadzkie to są w tym miejscu tutaj. Więc one będą odwzorowane, tylko też nie takie 1:1, bo tak jak mówiłem, nie wszystko odwzoruję 1:1 z tego względu, że ja chcę generalnie połączyć te... jakby ten klimat tej Zawady z lat 90. z obecnym stanem. Bo na przykład w latach 90., jeżeli chodzi o tą okolicę, to tutaj przy tej ulicy Nowojorskiej, tej głównej, to był szpaler drzew i generalnie coś takiego chcę odtworzyć, bo to był klimat. Po prostu zjeżdżało się w dół tutaj i praktycznie miałeś szpaler drzew lipowych, dlatego się to nazywa Podlipie, nie? I to bym chciał odtworzyć, znaczy nie jakoś gęsto te drzewa tutaj posadzić, ale żeby te drzewa były, bo w obecnej chwili tam tych drzew już nie ma, praktycznie jest wycięte do zera i tutaj zresztą widać na tych rzutach satelitarnych, że tych drzew jest mało. No. Ja też mam pytanie. No to pytaj, Adaś. Gdzie się ta mapa będzie kończyć, w którym miejscu? Nigdy. To, nie, Kuba, tutaj właśnie. Czy tam przy... Bo... W pałacu, co tam jest, to chyba jest pałac? Nie, to nie jest pałac. To jest dworek. Mylim chyba, się. Z tego no, co... No tak. A czy tam mapa, stacji, mapa czy... już ci tłumaczę, Adaś, i widzą zresztą... na góry Podolki Wzniesienia, ten... A, góry Podolki Wzniesienia. No tak, bo słuchaj, ja zaraz wejdę do farminga i wam zademonstruję, jak to póki co w farmingu wygląda. I tak dalej. I to nie jest płaska mapa. To już tutaj widzicie, że tutaj jest odwzorowanie terenu Google Map, nie? Także teren jest odwzorowany w sensie właśnie ukształtowania. I tak jak widzicie, tutaj już są górki i tutaj właśnie, kurde, będzie las, fajny, rzeka, kamienica. Także tutaj generalnie ten klimat taki odtworzy. To nie będzie płaska mapa. Na pewno. To jest więcej niż pewne, natomiast wiadomo, te góry, jak widzicie tutaj, te kąty jakby schodzenia i wybrzuszenia terenu są troszeczkę ostre, więc ja będę starał się to troszeczkę wygładzić, żeby to można było po tym jeździć normalnie, nie? Jaką mam kartę graficzną? Nieważne. Bo obecnie to kart graficznych nie ma i nieważne na razie jaką mam, planuję mieć fajną kartę graficzną, a to nie jest istotne na tą chwilę, jaką mam kartę graficzną tak naprawdę. Nie jest zła, o, w ten sposób. Karta graficzna jest na tyle wytrzymała, że ciągnie nagrywanie, dokładnie. Streamowanie, budowanie mapy. Dokładnie. Bo ja wam powiem tak, generalnie ja nie lubię opowiadać publicznie, jaki mam sprzęt, ponieważ uważam to za może nie za chwalenie się, ale jednak no, sprzęt mam i po prostu wykorzystuję go w 100%, tak jak umiem najlepiej, a to, jaki ja mam sprzęt, to nie jest to istotne dla nikogo. Marek, zostawiam jedno oryginalne pole z kartoflami. Jedno Dobra. Jest gotowe do siewu w 100% nawiezione, jedno jest do rozsiania nawóz i do zasiania, plus wysłałem wam siewnik jeden. Kurwa, zapraszam. Dobra, w tym momencie to ja tak, może wam odpalę farminga, żebyście zobaczyli, jak to wygląda póki co w farmingu, właśnie to ukształtowanie terenu. I zobaczycie, że póki co nie ma błędów w logu mapy, bo to też jest istotne.
i będę się starał przynajmniej w 99%, że się tak wyrażę, robić mapę bez błędów w logu, żeby po prostu nie sypała błędami, bo to też jest istotne dla późniejszych rozgrywek, że mapa nie sypie błędami, nie? Chciałem, bo jak możesz poczekać na więcej osób, jak będzie. No, ale to spoko, i tak się, że tak powiem, pewnie będę włączał mapę nieraz, także no tutaj. Ja jeszcze jej nie widziałem. Znaczy, no tutaj nie ma tak wiele co do patrzenia, bo wiadomo, jest tylko narzucony teren. Czekajcie, to ja tutaj już włączę to. No i tak by the way, wyczekujcie na tą że tak powiem, odmienioną serię Kalisiv. No oczywiście pod inną nazwą będzie ta seria, bo totalnie zmieniamy mapę, jeżeli o to chodzi, ale plan mam co do tej serii, mam trochę inny, ale to dowiecie się najprawdopodobniej jutro, jak będziemy ogarniać, znaczy nie przenosiny, tylko zaczniemy po prostu na live sobie ogarniać już jakieś tam konkretne prace, no bo jeszcze tutaj Marek musi dograć sobie rzeczy, które ja dobrałem do tej mapy, więc to musi się po prostu wstrzymać, tak? Musimy sobie zaktualizować listę modów i tak dalej, nie? Żeby to tam nie było. A to Season Gea Polska, to co to jest? No to jest Gea Season. I właśnie teraz widzicie log, generalnie nie przejmujcie się tymi warningami, to są warningi od mojego panelu Sajteka, także tutaj akurat to nie ma wpływu na grę. Jak widzicie, generalnie odznaczyłem tylko seasony, bo mapa jeszcze nie jest przygotowana pod seasony, natomiast będzie. A jak widzicie, mam zaznaczony Maze Plus, mam zaznaczony Precision Farming, i no dodatki, które posiadam, no Easy Development, wiadomo, żeby sobie tam spić pieniążki do testowania mapy. I teraz tak, dajemy start i włączam log, żebyście zobaczyli, że błędów... Ogólnie to poza Perkinsem niech też się ktoś odezwie, żeby było wiadomo, że żyjecie. Nie namawiam, że musicie się odzywać, tak? Ale fajnie by było. No dokładnie. I pierwsza wtopa, bo powiedziałem, że błędów nie ma, wywala błąd Lua. No. Moment. Ja muszę tutaj coś jeszcze... A wujek, a jak na przykład się gra koparką, no, bo można się fajnie pobawić, to jak się chce kopać w jakim miejscu, to się ustawia to, jak się tworzy mapę, czy to trzeba mieć jakieś mody do tego? Tak, raczej tak, ale możesz też zrobić to przez sklep, po prostu sobie obniżyć teren i wsypać powiedzmy piach czy tam ziemię, to co masz w dodatkowych tych... No to wiem, ale to potrzebny jest wtedy mocna koparka, bo już testowałem to. Niekoniecznie, ja widziałem jak ludzie zwykłymi pierwszymi. Bo ja mam też mapę taką z kopalniami różnymi, można sobie tam węgiel wydobywać. Sobie tam czasami. No, witamy Mateusz. A mam do ciebie, Mati, takie pytanie. Skąd się dowiedziałeś o tym, o live'ie? Z jakiej grupy? Jeśli możesz zdradzić. Trzyma się na mapie. Teraz tak. Nieważne. No, mów. Nie, bo wiesz co, do tej mapy, co teraz robię, co szykuję, to chciałbyś się przerobić pod marchewkę? No mogę, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ale to na spokojnie, nie? Bo to tam wiesz. Luźno. Wiem, czemu tutaj mi wysypało błąd z Lua, ponieważ te cube są poustawiane i generalnie już wam pokażę. Farmland jest jeden. Tak, farmland jest jeden. Farmland jest jeden, także z farmlandem jest ok.
Natomiast stwórzmy sobie może jakieś pole, bo wiem, że tutaj też potrafię od tego wysypywać, bo nie ma żadnego pola, a mam grupę transformową Fields. Generalnie tworzenie pól uczyłem się od też z poradnika właśnie Zakapiorka, więc zaraz zobaczycie, jak się tworzy w bardzo prosty sposób pola, tylko ja się tutaj muszę ogarnąć z miejscem właśnie tutaj to zaznaczamy sobie tutaj na scenografię Fields. Zaznaczamy sobie tutaj Terrain Info Layer. Ściemnia nam się, aczkolwiek mam drugą lampę włączoną. Aha, to też może ten? Tak. To później sobie wyłączę na wszelki wypadek albo usunę. I w tym momencie tutaj z palety Terrain Editing, dobrze mówię to? Z Foliage Layer Painting, dobrze? To nie to. Nie ten. Mhm. Terrain Detail. Niżej to będzie. O! Info Layer Painting. Wybieramy opcję Field Domination, czy jak to, jakoś to tam się nazywa. I tutaj na tych polach od 0 do 7, a właśnie, bo pól maksymalnie może być na mapie 255. Tak ustawiłem i tak będzie. I wybieramy jedynkę i sobie malujemy, nie? W ten sposób. Malujemy. Tam Perkins pytałeś się, czy będą górki. Z tego, co mi wiadomo, to będą, ale nie jakieś bardzo duże, w sensie. Znaczy w jednym miejscu tam będzie taka stroma góra, zresztą tam ci pokazywałem to pole, co zrobiłem z soi na testy, to tam to pole będzie i ono jest dosyć strome, ale chyba troszeczkę wypłaszczę to, wiesz? Bo tak się patrzyłem na to, to będzie ciężko tam z ciągnikami w ogóle ten. A to teraz pole malujesz? Tak. Pole maluję numer 1, bo tak jak widzicie, tutaj mam Field Dimensions. Nie wiem, jak to się Field Dimensions. Dimensions, no. Ja nie jestem poliglotą, wiadomo. Angielski to tak z podstaw angielskiego znam. I tutaj istotna sprawa Layer Value. Nie wybieramy z tej listy tutaj, tylko niestety trzeba zaznaczać odpowiednie numerki tutaj w tej liście. I mamy zaznaczone 0, bo 0 do potęgi 2 jest 1. No to jest typowo informatyczne, binarny, że tak powiem, kod. I sobie malujemy tu, no, coś tam. Binarnym kodem tego można też nie nazwać, bo to na matematyce też jest, że każda liczba podniesiona do potęgi 0 daje ci 1, więc... Znaczy nie, bo masz 0 do 2, 1 do 2, to jest kod binarny, nie? A, w tym sensie. Nie dyskutuj z informatykiem. A to jak będzie widać takie prostokąty, jak tu są, czy tam... Nie. To zaraz zobaczysz, Adaś, generalnie jak to wszystko będzie w finałowej... że tak powiem, wersji wyglądało. A to jest to gospodarstwo takie najlepsze? Tak. Ale ja jestem tłuk, Co się stało? Nie, bo szukałem tego, tego Lizard Mazura pod M, no nie? Mhm. A to jest Lizard. Aha. Czekajcie. Trzeba było szukać to pod L, a nie pod M. A to będzie płot? Tu, gdzie się kończy pole? Tak, będzie płot, tylko właśnie to główne gospodarstwo, to już wam powiem, bo tak, tutaj widzicie jakby drugie zabudowania, to niestety będę poszerzał to gospodarstwo tak troszeczkę nienaturalnie, ono jakby te dwie działki będzie zajmowało, bo generalnie też jest tak, że planuję wymodelować budynki w Blenderze, właśnie tutaj, co są narzucone na mapę, w 1 do 1, w sensie tak jak one w realu wyglądają, tak będą wymodelowane w grze. I tak generalnie, panowie,
ile osób jest na live, bo ja tutaj nie... Pięć osób jest na live. Było 9. Dobra. Ja to tu widzę. Kontroluję. Dobra. Ja też staram się kontrolować, no, siedzę w tym... Wy tam możecie się zajmować swoimi sprawami, ja tu na czacie będę cały czas. Spoko. Nie ma problemu. I generalnie mamy pierwsze pole, bo też jak będę miał pole, to wam chcę pokazać, że Orka 360 faktycznie na tej mapie działa. I Gleba. Wróć. Dobrze, że mnie poprawiasz, bo wiadomo. Natomiast tak. I teraz Natomiast tak. Co? Natomiast tak. No, wiesz. Ja, Polska mowa nie być trudna. Tak, polska mowa nie być trudna. Dokładnie. No i sobie teraz malujemy tutaj, wiadomo, pole. Tu niestety trzeba odznaczyć, żeby się przesunąć. Dobra, tu mamy jedno pole. I teraz tak. Mając to jedno pole. I teraz popatrzcie się. Jak sobie dam, odznaczę 0, to mi tutaj layer value 0 pokazuje. Zaznaczam 1, to mi numer 2 pokazuje i to pole się zaczernia na inny kolor, a tutaj po raz kolejny sobie maluję drugie pole, nie? Ja to tak przykładowo teraz zrobię, żeby było, bo wiadomo. Kurde, nie chcę mi tego sprzedawać. A, to się magazyn zrobię najwyżej. Wiadomo, te pola nie będą takie równe od linijki, w sensie proste, bo w realu też nie są idealnie proste. Tutaj w ogóle jest spadek tam przy końcówce, tak normalnie. Gdzie? Na tym głównym gospodarstwie. No wiem, że jest spadek. Jest tam spadek przy płocie. No wiem, że jest spadek, tak samo tutaj do drogi to masz taką góreczkę lekką. A kościół będzie? O ile znajdę jakiś model kościoła, to będzie. Są tylko, chyba. Jak tylko znajdę, nie dodawaj samolotu. Nie, samoloty nie są mile widziane. Znowu leci po nie wiem. Dokładnie. Dobra. Nie wspominaj tego przy mnie, błagam cię, bo to już mnie zrzaźni na samą myśl, jak słyszę. Uff. Ten samolot czy ten tekst? Nie, znaczy tekst nie, bo tekst mi się nie znudzi, ale ten samolot, wiesz, próbujesz tu sobie coś, gadasz na Śliwnie, a to nagle jest ząg i zaś. Ja się dowiedziałem na grupie Polski Modding, widziałem post wczoraj, o, no i miło nam, bardzo serdecznie. Teraz dopiero to widziałem, przyszło mi z opóźnieniem. O, wpisałem na kanał. No to mi miło, Mateusz, jak możesz, to zostaw suba, jak jeszcze nie subskrybujesz dzwoneczek, bo będą się na tym kanale działy rzeczy nie z tej ziemi. Dobra, mamy drugie pole. Co? Na przykład jutro, Mateusz. Zapraszamy też na live'a z powrotem, bo jutro będzie live w sumie, no można powiedzieć live z nowej serii, bo tam na tej serii prawdopodobnie będziemy jeszcze ogarniać, że tak... Dzięki. Że tak powiem. No. Dobra. A to wujek robi. Tak. Skutecznie mnie zagłuszając. Dobra, moment, bo chcę wytłumaczyć jedną rzecz. I teraz jak mamy pole wymalowane, drugie, odznaczamy sobie 0, nie? Dzięki. Możemy to... Co? Nie, do Matiego mówię, bo tam. Już zostawiamy. No dzięki. Dzięki. Like dla ciebie. I generalnie tak. Mamy zaznaczone, możemy to zostawić. I teraz przed stworzeniem pola dajemy zapisywanie. I wiadomo, w tym momencie nie można nic zrobić w Giants Editorze, żeby się nam nie przywiesił. W dolnym lewym rogu, wiadomo, widnieje napis Exporting. Możemy sobie posłuchać w tym czasie muzyki. Dobra, jest ready i w tym momencie... o ile... Aha. W
tym momencie musimy zaznaczyć tutaj na scenografię transformację fields i dajemy script map get field size. Nie, przepraszam, toggle ostatnie to jest toggle render field areas. Dobrze, ja to zrobiłem. Moment. I teraz... Jak mnie wkurza ta maska, to nie masz pojęcia nawet. Kobieta by pasowało, by jak zrobić takie, jak zawsze przeklinać, żeby mu tak fikało to. Ale to no, już... No to masz to. Wtedy. Ale testowaliśmy to już. I to gdzie... To musisz ostrzegać najpierw. Zanim się zdenerwujesz. Znaczy wiesz spokojnie. Co, to da się przeżyć na luź, Szczepanik. Aha, dobra. Jakby co mi przyszło, to tam. To ode mnie. Tak. Moment. Coś tutaj się mi, że tak powiem, kiełbasi. Dobra, i teraz dajemy clip. Szkurka bele, co za... Szukam. Ten. Adasie, jak możesz, sprawdź mi jedną rzecz. Wejdź na kanał Szoko 12, jak możesz, i tam jest. On ma Ursusa, mógłbyś mi sprawdzić ten. Bo patrzę akurat na Face'a, ile to twój wujek ma post lajku. Ma 326. Gratulacje. Fajnie, bo jakby te 326 osób biło na live'a. No, to właśnie na to liczę. Dobra, bo ja wam tutaj źle powiedziałem, a teraz, że tak powiem, doszedłem do tego. Po zapisaniu musicie sobie, że tak się wyrażę, tutaj w Windows wejść w Script Editor i generalnie u zakapiorka jest skrypt, który musicie tutaj sobie wprowadzić. On nazywa się Field No, powiedz to, Kuba, bo ja... Mi się język plącze. Weź mi to napisz i ja ci to przeczytam. To popatrz się na live'a. Kuba, jeszcze jedno pytanie. Jaki kanał i co zrobić jeszcze raz? Dobra, i już mi się przypomniał. Gdzie ty to masz? Jezu, ja mam na telefonie live'a i dlatego zaraz... Field Dimension na... with Big Bitmap. Field Dimension... No to dobrze przeczytałeś. No, Field Dimension with Bitmap. Ten skrypt jest dostępny na kanale Zakapiorka i teraz tak, po najechaniu na niego dajemy execute i w tym momencie... Ja zaraz wkleję link do komentarza. Dobra. I tutaj w tym momencie w transformacji fields pojawiły się nam dwie transformacje. Field 1, czyli to pole, co stworzyliśmy, i field 2, to drugie pole, co stworzyliśmy, prawda? I teraz tak, żeby... Jeszcze moment, tu sobie odznaczymy to, żeby nam się pojawiły takie niebieskie, słynne prostokąty, czy tam okręgi, zależy jakie to pole stworzyliśmy. Klikamy sobie w scripts, map, toggle. Nie, zapomniałem, że nie da się wklejać tych linków. Aha, dobra. Do komentarza, więc... Ale ty jako moderator chyba możesz ten zmieniać te opis. A zaraz sprawdzę, wiesz, czy z ciekawości, bo nie... I w opisie ma... można by było wkleić. Dobra. Widzicie, tutaj generalnie stworzyło nam dwa pola. I teraz, żeby jeszcze na polach można było misję wykonywać, trzeba dać script map i get file size. I wtedy wychodzi nam
ile, jaką powierzchnię ma dane pole? 0,187 hektara jedno, a drugie 0,309 hektara. No i w tym momencie sobie zapisujemy, co powoduje nam eksport. Ja sobie włączę najwyżej bez żadnego tego skryptu. Bez żadnych dodatków mapę, żeby to sprawdzić, czy wszystko ok. No, zapisało nam mapę. Tak więc wychodzimy i uruchamiamy farminga. Nie mogę zmieniać opisu. No to ja potem dam do opisu link do zakapiorka, także spoko. Widzę, że tutaj cisza na czacie. Jak makiem zasiał? Jakieś pytanka można pisać. Nie tu, dobra. A ty, wujek, dałeś na Facebooku link do kanału, czy nie? Tak, dałem. Było, o, cześć, Perkins. Bo ja patrzyłem i nie ma. No nie, dlaczego ja mam opóźnienie? Tak nie można. Nie ma opóźnienia, tylko... Ja mam na czacie opóźnienie. Znaczy ja też mam na czacie opóźnienie, generalnie. Nie wiem, Kuba ma jakoś tak... Chciałem mu odpiąć internet, żebym ja był pierwszy teraz. Ja ci dam zaraz. Kuba 1500 pingu. Nie, tak. A to maksymalnie jest 1100 przecież. Nie ma 1500. Ja miałem 2300 ostatnio. No. I się wydało, że 1100 jest maksymalnie. Ale okej. Okay. Odpalamy teraz mapę. Zobaczymy, czy... Fajnie udało skonfigurować. Ja pierdzielę. Będziesz w szoku, jak wejdziesz. Generalnie. To zobacz, jakie mi fajne się konfiguracje udało porobić. Dobra, jak widzicie, mapa niesie błędami, czyli coś z tym modem najprawdopodobniej od Precision Farming było nie tak, ponieważ Precision Farming działa w momencie, jak są właśnie pola, nie? A ja za pierwszym razem, co uruchamiałem grę, to było Precision Farming, niby on ma namalowane, że tak powiem, jeden typ ziemi na całym tym, ale że nie było żadnego pola, no to on wywalał błędy w Lua tak zwanym. Dobra, dajemy start. I teraz tak, patrzcie na to. Czekaj, tutaj. Witam wszystkie osoby. Witam. Jak tam macie kolosy ziemi? Znaczy pytasz o co? O tą mapę, którą tworzy Marek, czy o to, co ja kombinuję na tym? Że tak powiem, na serwerze teraz naszym. O Jezu! No właśnie. I teraz tak, widzicie, te dwa pola, co stworzyłem, się zrespiły. W sensie te... A właśnie, jeszcze jest jedna kwestia, o której nie powiedziałem. Mianowicie, właśnie, teraz sobie przypomniałem, dodane są wszystkie te dodatkowe uprawy, które też u zakapiorka są dostępne, czyli lecimy żyto. Pszenżyto, orkisz, lucerna, koniczyna, trawa polna, trawa końska, trawa pastewna, marchew, cebula, miskant i gorczyca. Generalnie jeszcze się zastanawiam nad dodaniem maku. I więcej tego nie było? Nie, więcej matka dzieci już nie miała. A jeżeli chodzi o klasę ziemi, to tutaj generalnie jeszcze nie rysowałem mapy, w sensie klas ziemi, tylko przystosowałem w sensie skryptu, żeby to że się tak wyrażę, śmigało. Zresztą zaraz wyjdę z mapy i włączę Precision Farming, to zobaczycie, że póki co jest na całej mapie jedna klasa ziemi, natomiast będzie zróżnicowana
I to nie będzie odwzorowanie też jeden do jednego, bo tam jest generalnie w tym rejonie bardzo gliniasta i bardzo kamienna ziemia. Natomiast wiadomo, farming nie ma takiej opcji, tylko tam jest piaszczysty ił, piasek i generalnie chyba cztery klasy ziemi są, jak się nie mylę, nie? Chyba tak, ale też nie pamiętam dokładnie. Nie, klas ziemi jest 6. No, Mac to też dobry jest. W realu mi chodzi o klasę ziemi. A w realu to ja nie wiem, jaka tam klasa ziemi jest, trzecia czy czwarta? Nie, bo... Czekaj, IU to była albo czwarta B, albo piąta A. Też nie pamiętam teraz już dokładnie. IU. Znaczy, ale wiesz, to bo... mówię... No. Nie, to ja do Perkinsa tam chciałem odpowiedzieć, bo wiesz, generalnie jeżeli chodzi o klasę ziemi w realu, to ja generalnie nie jestem rolnikiem i z rolnictwem w realu mam tyle wspólnego, co z Mercedesami, czyli nic. Jeżeli chodzi o znajomość rolnictwa, to głównie do mnie możesz tego typu pytania zadawać, bo ja pochodzę z małej wioski, więc jak coś, to ja mogę odpowiedzieć. Mateusz, odpowiadając na to, na twoje pytanie, mapa będzie na 90% wydana nie wcześniej jak w czerwcu, ze względu na to, że po zrobieniu mapy trzeba przeprowadzić przynajmniej miesiąc testów, wyeliminować błędy, jakie jeszcze powstały przy testowaniu, tak, tej mapy. No i dopiero, no i wrzucić, nie wiem, na co Marek będzie chciał wrzucić, czy na ModHuba, czy na... Znaczy nie, na ModHuba nie, na pewno nie będzie, pewno bo nie tutaj są te dodatkowe uprawy, a z tego co słyszałem, to od polskich twórców, no nie jest to mile widziane przez ModHub. Od razu wywala błędy ModHub, z tego co słyszałem, nie? I mówiłeś to na ostatnim live'ie z KR Siwna. Skorzenia no. Kukurydzy. No. I tu usunęli mapy. No, dokładnie. No i generalnie, jeżeli będę upubliczniał mapę, a tak będzie, jeżeli wyjdzie, no to raczej linki do serwera jakiegoś tam darmowego umieszczę po prostu mapę i linki porozsyłam, gdzie się tylko da, żeby sobie ludzie to pobrali, bo wiadomo, żeby mogli sobie pograć na tej mapie. Dobra. Bo jeszcze takich chyba map nie ma z takich realnych, takich okolic. Że z tych dalszych okolic, także środka Polski to raczej są, ale z takich tutaj miejsc jak z Nowego Sącza na mapie Nowy Sącz? Nie, to nie ma. Nie ma. Nie ma właśnie, to będzie pierwsza taka. Dokładnie. Dlatego też powiem, że tak... Nie jest tylko wzorowany, tak. Mogę sprawdzić tam klasę ziemi w tych okolicach? Wiesz co, kontakt do mnie, to czekaj, ja ci może tu napiszę na czacie kontakt do siebie, wiesz sorry. Co, Marek, to zajmij się już robotą, ja to napiszę no, do siebie. No, może ja napiszę do siebie, Perkins, jak masz Facebooka, to ja ci podam po prostu imię i nazwisko swoje. Dobra. A jeśli nie masz, to obok będziesz miał mojego maila prywatnego, więc... I w sumie zostawię to póki co, niech tak to będzie. A Discord, to podaj mi po prostu prywatnie, Perkins, podaj mi, czy to w mailu, czy na Facebooku, podaj mi prywatnie Discorda swojego, bo ja mam ten problem, że nie widzę zaproszeń na Discordzie. Więc to mi tak podaj w ten sposób. Dobra, to ja cię zaproszę po prostu prywatnie wtedy na Discordzie. I sobie to, pogadamy chwilę, a... To Discorda czy... mojego też możesz podać, Kuba, bo nie ma problemu żadnego. To nie jest jakaś tajemnica. Dlatego potrzebny jest Discord dla subskrybentów. Tworzy się. Tak. Się tworzy. Znaczy, jestem na etapie tworzenia, nie wszystko naraz. Dobra, jak widzicie tutaj tylko odznaczyłem sezony, bo mapa nie jest na sezona przygotowana jeszcze. I odznaczyłem ten mod na nowe waluty i zobaczymy, czy sypnie jakimiś błędami w tym momencie. Nagle będzie error na środku ekranu. Nie,
mapa się uruchomi. Jedyne co było w logach z... A nie, to okay. Sorry, override to nie jest błąd, tylko nadpisanie, dobra. Poczekajcie, bo chyba coś, że się tak wyrażę. Dobra, Perkins, jeżeli subskrybujesz, to tam... To bardzo Martin, dobrze. No, to się cieszę i normalnie gratulacje. Dobra, włączyłem teraz Precision Farming i jak widzicie, mapa nie sieje błędami. Natomiast, gdzież to było? Tylko czekaj, ile kosztuje ten land w ogóle, bo jest na razie tylko jeden land. O, widzicie, piasek i lasty 100%, czyli cała mapa jest pokryta póki co maską piasku i lastego. Natomiast ja będę to, że tak powiem, robił, że część będzie tutaj, wiadomo, piasku i lastego, a część piaszczysty ił, część ił i ił pylasty, nie? No to tutaj, że tak powiem, pętliczek, gdzie wypadnie piasek, tam wypadnie piasek, gdzie wypadnie ił, tam wypadnie ił. Na to jeszcze nie mam pomysłu, jak to będzie zrobione. Dobra, ile to kosztuje? 20 milionów, dobra. To zrobimy tak, żebym wam pokazać tą... Co? O, grad. Nie, kombo niezłe. Raz... No, jaki kombo? Nie, no 20 milionów, nie? Ale to jest tylko jeden land na całą mapę, a mapa jest 4x4, czyli 4 km na 4 km, no to wiesz, 99 999 999. Dobra. Okej. Dobra, ja coś, jedną rzecz muszę testować i Perkins, mam nadzieję, że jesteś cały czas na live, jeśli tak, to po prostu napisz jakąkolwiek literę albo coś, bo muszę coś sprawdzić, a fajnie by było, jakbyś się to udało zrobić, bo nie wiem, mam nadzieję, że mi na szybko się udało to zrobić, ale nie jestem pewien, czy mi to wyszło. Teraz generalnie tak, zakupimy sobie jakiś ciągniczek. Powiedz mi ktoś, czy widać ten link, co teraz wstawiłem? Nie. Shit. To co jest, kurka bele, no, że nie mogę linków wstawiać? Nie, ja tam chyba coś muszę przestawić, żeby było możliwość linków w tym wstawianie. Dobra, sobie zakupię tylko ten... No. Jezus. No wiem, o co chodzi. Traktor i pług, żeby wam zaprezentować glebę 360. Teraz czekaj. No i tak jak wcześniej mówiłem, faktycznie to był ten pierwszy błąd, który wyskoczył przy ładowaniu mapy, to był błąd, że była zaznaczony dodatek Precision Farming, a nie było żadnego pola zdeklarowanego na mapie. I temu... Że się tak wyrażę. Marek, ty jesteś w stanie w tym momencie zmienić opis filmu? Tak. To czekaj, ja ci coś podrzucę raz, dwa. Trzymaj. Ten link, co ci ostatnio wysłałem, weź wstaw do tego. Nic nie słyszę. Czekaj. Ale Adaś, powiedz coś na Discordzie. Nie działa normalnie. To Adasiowi chyba coś się po... No, najprawdopodobniej, bo ja wszystko normalnie słyszę. No, dobra. Poczekaj. Ja sobie przy okazji coś sprawdzę. Czy ja mam jakieś screeny? Teraz to ja ciebie nie słyszę ogólnie. A teraz? O, jest okej. No, bo nic nie mówiłem, dlatego mnie nie słyszałeś. A, sorry. Spoko.
Co Perkins jutro? Tak by the way. Bo coś mi się wykrzaczyło. A, wyszedłem z Discord i próbuję się dostać. No spoko. Szajzę. Dobra, nieważne. Okej. Dobra. Teraz tak. Co, udało ci się wstawić ten? To. Nie, nie, ten? Czekaj. Poczekaj, bo ja tutaj muszę ogarnąć jeden temat. Na Discordzie mam ten opis, czy to? Tak, wysłałem ci na ten, co rozmawiamy na nim. To wysłałem ten serwer dla widzów. Aha, dobra. A ten opis do live'a, to mi gdzie to wysłałeś? Znaczy nie, opis nie, tylko ci wstawiłem. Aha, żeby to dać. Okay, tak, dobra. Tak, żebyś dodał ten. No, mam nadzieję, że się uda, żeby ktoś dołączył do tego serwera. Bo będzie mi miło. Na szybko zrobiłem, nie wiem, czy coś się udało, czy nie. Kogo przywiało? A teraz mnie słychać? No. Teraz cię słychać. Dobrze. Dobra. Myślałem, że nie naprawię tego. Nie wiem, co się stało, ale w ogóle nic nie słyszałem. Dobra, to się później poszuka tego. Ciup. Serwer dla widzów. Dobra. To ja wracam do kogo przywiało? Co? Co mówiłeś? Nie, bo to chyba temu, Adasiowi się odpaliło. U live'a. Na live'ie. Dobra. Dlatego. Okej. Okay. Dobra. Czekajcie, bo się muszę, że tak powiem, ogarnąć. Gdzie ten pług? Inaczej to zrobię. Resetuj. No, jeszcze nie mam generalnie ustawionego tego sklepu. Jedynie tutaj marker tylko do sklepu jest. Tak, żeby można było testować. W ogóle powiedzcie mi, moi drodzy, jak się wam muzyka podoba? To może jak podgłośniej, bo słabo słychać. Przy live, to znaczy jak mówię, to akurat się ścisza, ale to... Czy tak może być? Nadal słabo. A nie, bo to na live. Ja się patrzę na Discordzie. Dobra, spoko. I teraz tak. 360. Teraz ja mu za spoko jest. To jest tak generalnie zespół się nazywa Cztery Szmery, pochodzi z Bochni. I wokalista Maksy w Kesierściu. Dobra, Y, włączamy tworzenie pola i teraz patrzcie na tą Mateusz, magię. Powiedz mi Mateusz, czy wrzuciłeś w końcu ten link? A jest. Tak. Mateusz, tak. Mam prośbę do ciebie, jak widzę, że jesteś, wejdź w ten link Discordowy do serwera, o ile masz Discorda oczywiście, bo chciałbym coś sprawdzić. Na pewno. I patrzcie się teraz na to, na tą ziemię, żeby potem nie było, że... Nie ma 360. Kiedy odnajdziesz już życia, dawaj. Weź swoich kumpli i im opowiedz, jak ważny właśnie. Wiem, dlaczego mamy opóźnienie na czacie.
No czemu? Bo jestem w pokoju, który ma słabszy dostęp do internetu. Nie, ja też mam, Adaś, znaczy ten opóźnienie na czasie, a mam internet po kablu. Co ty rysujesz? Co? Kółeczko, żeby nie było od Sągleby 360. A nie masz Discorda? Aha. No dobra, dobra. I popatrzcie, tekstura jest, no wiadomo, to nie jest stricte 360, ale to jest na pewno bardziej okrągłe niż standardowa tekstura z Farminga. Także tak jak widzicie, tutaj w logu nie ma żadnych błędów, nie sieje błędami. Tak więc tak to wygląda na chwilę obecną. Jeszcze, kurde no, jak to, ja jestem, tak jak mówiłem, początkujący w tworzeniu map, także dla mnie to też jest pewna nowość. Tutaj sobie przyspieszymy gościa. O, pytaliście o górki i doliny. Tutaj macie na przykład jedną górkę, dolinę. I tak jak mówię, tutaj są bardzo urwiste te wzniesienia. Więc je będę musiał wygładzić przynajmniej tam, gdzie będą drogi prowadzone. Bo wiadomo, no czegoś takiego to na pewno nie będzie. Trzeba będzie to ładnie wygładzić. I jakoś to zrobić. Ale generalnie popatrzcie, jaka ta mapa jest wielka. A działa tu ten speed? Słucham? Działa ten mod na prędkość? To znaczy ja tutaj... nie, ja tutaj tak, speed tak. Akurat z tego, z Easy Development wykorzystuję. Aha. O, i tu się kończy. Generalnie zakończenia mapy jeszcze nie robiłem, więc mogę tutaj wpaść generalnie za mapę. Ale tak jak mówię, i tak jak Adaś wcześniej pytał, gdzie się będzie mapa kończyć. Mapa się będzie kończyć mniej więcej tutaj, na tej wysokości. Gdzie się kończy, bodaj tu jest nawojowa dalej. Więc w nawojowej tu się będzie od tej strony kończyło. Od tej strony będzie tutaj taki pasek na tej wysokości. A nic się nie dzieje, Perkins. Wchodź i wychodź, nie ma problemu. Śmiało. Tak, i Perkins, jeśli masz Discorda, to masz w opisie do live'a masz wrzucony link. I bardzo proszę, żebyś wszedł w niego, zobaczył, czy to działa, bo na szybko go stworzyłem, więc chciałbym zobaczyć, czy on po prostu działa, jeśli możesz to zrobić. To będę ci wdzięczny. Tutaj generalnie obecnie się znajduje sklep Biedronka, natomiast w mapie będzie tutaj prawdopodobnie jakiś skup, który będzie coś tam przyjmował. Popatrzcie się, tutaj... Ale sklep nawet tam jakiś inny, budowlany. No, to jeszcze zobaczę i popatrzcie się, tutaj to wszystko będą pola, tutaj domki, wiadomo, tutaj też pola. I chodziło o to, że tutaj jest zagęszczenie domków bardzo duże, więc tutaj nie będzie tyle domków, tylko kilka gospodarstw w miejscu i reszta to będą pola. No tutaj też no mniej więcej gospodarstwa i pola. 90... A będzie pociąg? Właśnie tutaj jest pewna zagwozdka, ponieważ tory kolejowe są tutaj na mapie. Generalnie jest tutaj też wiadukt. Tak, link do Discorda nie ma, ale na czacie jest nazwa. Link do Discorda jest, kolego, w opisie live'a. Tak, to jest discord.gg/coś tam, serwer dla widzów, tak się to nazywa. No dokładnie. Znaczy to jest to tymczasowy, bo generalnie jest Discord tworzony dla grupy facebookowej i generalnie ten Discord będzie odpalany też podczas live'u, żebyście mogli ewentualnie tak. Tam pisać i wbić po prostu kontaktować. Wbić i pogadać po prostu z nami. No, dokładnie. Znaczy, pogadać, no to pisać, bo wiadomo, chyba że faktycznie kultura będzie na wysokim poziomie, bo... Co?
Co tydzień w jednym dniu tygodnia można by było zrobić rozmowę z widzami o jakieś pytania i tam będzie po kolei jakby była właśnie kultura taka. To znaczy, Perkins, jeżeli chodzi o nazwę Discorda, to jest stricte prywatny do Marka bezpośrednio, a ja stworzyłem przed sekundą serwer stricte dla widzów tylko i dlatego jest link umieszczony w opisie do filmu. Perkins, a propos oświetlenia. Oświetlenie to Shadery. No, to już ci to tłumaczę. Natomiast jeżeli mi się uda, to wiadomo, że to może głupio zabrzmi, ale może wezmę oświetlenie z Woli Brudnowskiej, ale to zobaczę, jak to będzie wyglądało po prostu. Bo wiem, że to oryginalne oświetlenie nie jest za rewelacyjne, więc będę też próbował podrasować, o ile mi się uda, bo tak jak mówiłem, ja się dopiero uczę tworzyć mapy, więc wszystko to, co robię na mapie, jest dla mnie nowością. No. A jeżeli tam ktoś zadawał wcześniej pytanie, kiedy będzie mapa, to odpowiadałeś, nie? Tak, już było, że... Dobra. No to wychodzimy z tego, z FS-a. Może ty się, wujek, zaczniesz ten robić coś na tej mapie. No właśnie chcę to wykonać. Może ale... poradnik jakiś możesz, wujek, też nagrać. Znaczy wiesz co, jest w planie zrobienie dwóch poradników, ale to jest na razie odległy temat, bo musimy sobie znaleźć jedną mapkę która jest Seasons Ready i ten Seasons tam działa normalnie, w sensie... No, dokładnie, nie wali błędami, o. No dokładnie, bo dobra. To już jest zapowiedź jednego poradnika, czyli poradnika do modu Season, a kolejny poradnik... Nie wiem w sumie, czy wypali ten poradnik, no ale to już mniejsza o to, czy wypali, czy nie. Bo mieliśmy nagrać Seasons i... Coś jeszcze chyba, nie? Marek? I Seasons i Precision Farming chyba. A tak. Precision Farming i Proceeda jeszcze, bo mamy ten mod, ale to... Najpierw musimy ogarnąć i Proceeda i Precision Farming musimy obaj sami ogarnąć, dopiero możemy nagrać sobie poradniki. Bo tak jak Maze Plus, no to my pograliśmy na tym w sumie... cześć Zamoski, dobry, witam. Witam. I o zdrowie pytam. Nie tylko oświetlenie z Brudnowskiej, a polecam oświetlenie z map. To znaczy, wiesz co, z map Nismo. Spoko, owszem, fajnie, tylko kwestia tego, że bierz poprawkę na to, Perkins, że łatwiej jest, może nie łatwiej, ale łatwiej jest na przykład zrobić to shaderami, tak? Ja osobiście nie gram na shaderach, bo próbowałem zainstalować ten folder z shaderami i niestety mi się wykrzaczył. Więc ja na przykład nie gram na shaderach, ale jak wejdziesz do nas na kanał, na kanał, to zobaczysz, że mamy serię Historia, tam chyba są 2-3 odcinki nagrane w... są nagrane w wersji w kolorach czarno-białych i to są shadery ustawione przez Marka, bo ja grałem na standardzie, czyli na kolorze po prostu. No dokładnie. Wykrzaczyło coś i nie mogłem korzystać z shadera. Czarno-biała jest teraz na powsinogach. No na powsinogach, ale to chwilowo, bo będzie koloryzowane to, ale to tak chciałem zacząć. Natomiast dobra, skupmy się na głównym motywie live'a, czyli robienie mapy. Robienie mapy i informacje o nowym farmingu, jaki jest farming 2022. Wypowiedzcie się w... Wypowiedzcie się na czacie, co sądzicie o tym nowym farmingu. Siema, Danielo, elo. A u nas, powiem ci, Danielo, że u nas to na luzie wszystko tak naprawdę, bo Marek tworzy mapę, prowadzi live'a. Znaczy próbuje tworzyć mapę.
Tak, a ja sobie ogarniam nowy serwer, znaczy nowy save pod nagrywanie. I jest jakoś leci jakoś powolutku leci. Do przodu. Ja jeszcze powrócę do tematu tego oświetlenia, że nie z woli Brudnowskiej i nie ten. Tak jak mówię, oświetlenie, o ile mi się uda dodać inne niż standardowe, to być może będzie to z woli Brudnowskiej. Natomiast zobaczymy, co w ogóle z tego wyjdzie, bo być może, że to będzie za ciężki temat dla mnie do ogarnięcia na początek, jeżeli chodzi o oświetlenia. Bo tak jak powtarzam cały czas, ja się dopiero uczę tworzyć mapy. Także... A ja Markowi niestety w tworzeniu map nie pomogę, bo ja się na tym... Za przeproszeniem, użyj krzaka. Ja się na tym kurwa kompletnie nie znam. Proszę bardzo. Dzięki. Kompletnie się trochę. No ale to cicho, nieważne, nie było tematu. W każdym razie ja się głównie znam na tym, żeby ogarniać jak najbardziej realną grę, jeżeli chodzi o farming symulator, bo tam. Ja się tutaj trochę ogarniam. O, Perkins, to bardzo się z tego powodu cieszę. Przynajmniej ja się cieszę, nie wiem jak Marek. Inaczej wam powiem. Od razu powinienem to też na początku live'a powiedzieć, bo też jak dałem tam informację o tym, że tworzę mapę, to dużo osób się od razu pytało, a kiedy przetestować, a dasz przetestować, a ja chciałbym zostać testerem. Od razu dementuję, testerów nie szukam, natomiast z miłą chęcią zacznę współpracę z osobami, które potrafią coś w Blenderze robić i ewentualnie tak jak właśnie coś a propos właśnie takich technicznych spraw z mapą związanych, typu właśnie jak dodać oświetlenie, jak szybciej robić na przykład ruch drogowy, w sensie, wiesz, ktoś, kto miał do czynienia z tworzeniem mapy, a nie tylko z testowaniem, bo testowanie mapy to w sumie każdy może, że się tak wyrażę, zrobić i generalnie już mam osoby do tego przeznaczone. Wiadomo, no, ja jestem do tego przeznaczony. Chociażby dwie osoby, które właśnie są moderatorami w tym momencie. No dokładnie, dokładnie. Więc... Ja znaczy, nie jestem, mam inne konto. No. Ale wiadomo o co chodzi, no generalnie nie chcemy na razie, żeby ta mapa wyszła poza sfery, że tak powiem, nasze tutaj, bo ktoś może wykorzystać to jako swoją mapę, tak? Chociażby tak jak stało się z bodajże mapą Gear Motion. Dokładnie. Dobrze pamiętam. Więc wiecie o co chodzi. Nas też musicie zrozumieć, no sorry bardzo. Jak mapa wyjdzie, to wyjdzie, a jak nie, no to będziecie grać na oryginalnej. Wyjdzie, tylko pytanie kiedy i w jakiej formie. Tak, dokładnie. No nie, ja wracając do tamtego wcześniejszego tematu, powiem, że ja na komputerze potrafię to obracać duszka na skryczu. No. Także Perkins, jeżeli ogarniasz z oświetleniem, bo to ja teraz zupełnie serio mówię, to faktycznie odezwij się do mnie na Discordzie, może coś podziałamy razem w tym temacie. Tak, nazwę na Discordzie macie w komentarzu, tam wyżej wpiętą, jakby ktoś pytał. Bo tak jak mówię, z chęcią przyjmę pomoc osób trzecich, ale w konkretnych, że tak się wyrażę, tematach, nie? Bo generalnie ja nie jestem osobą wszechwiedzącą i... czekaj, gdzieś się to ustawiało... Aha, tutaj, dobra, round square. No, mam nadzieję, że i tobie, Marek, i widzom się spodoba to, co zacząłem wykminiać na tej serii, co się zacznie jutro na live'ie. No, ja też mam nadzieję, że będzie gites. Dobra. Dobra, trzecie pole stworzone. I teraz tak. Ale powiem ci jedno, te Ursusy Karasia to jest kurde, no zarąbiste są. No, jak to Ursusy Karasia, nie? No. O właśnie, może wy widzowie się wypowiecie, czy to pole tutaj co, czekajcie, ja wam to pokażę. Tutaj co narysowałem, pociągnąć tutaj do samego lasu, czy zostawić tutaj na przykład na dróżkę jakąś i tutaj drugie pole walnąć. Proszę. To można było w lesie drogę walnąć.
To też będzie, ale taką ziemną drogę. Bo generalnie tutaj będzie też dużo lasów i to z możliwością kupna, żeby właśnie zrobić sobie, móc sobie zrobić. Żeby tych lasów nie było. Ale jak, żeby nie kupić, było? Kupić, żeby lasów nie było, znaczy cały wyciąć. Znaczy nie, no, żeby wyciąć, żeby zarobić na leśnictwie. Bo będzie. No to będzie... tak, no to kupić, żeby lasów nie było. No, albo, nie albo... dobra, kminie już co ona myśli. No, albo no, lasów nie będzie, no tak, wytniesz to nie będzie, ale jak ten, jak zasadzisz to będzie. Oj, Adaś, dobra. Przydałbyś mi się teraz na tej mapie. No niestety nie jestem na swoim komputerze, nie mam jak. Z telewizora wyszły cztery muchy, nieważne stopklatka. Tak, generalnie to... Dobra, to zrobimy tutaj trzecie, tutaj będzie czwarty. Jak nie ma od was, że tak powiem... Łodzewu to i no... Łodzewu to decyduje sam. Dokładnie. No nie. Co się stało? Ej, zapomniałem o jednych pługach. To nie pamiętam, gdzie one były. Ja wiem generalnie, że to się nie powinno zaczynać pracy od tworzenia pól, tylko właśnie dróg i takich rzeczy. A na samym końcu się generalnie powinno pola robić i landy. Ale ja stwierdziłem, że pierwsze sobie właśnie pola utworzę ze względu na to, że iż albowiem nie będzie to jeden do jednego mapa z reala. Więc utworzę sobie tam, gdzie będą faktycznie pola i do tego sobie dostosuję drogi i ewentualne gospodarstwo. Oficjalnie mówię, na polski modding udało się ten... Zaakceptowali już ten post a propos live'a. No i super. Jak chcesz. Powiadomienie przed sekundą przyszło. Także kwit. Tak generalnie od razu taka informacja techniczna, tak za 45 minut zrobię sobie 10-15 minut przerwy, bo wiadomo, człowiek musi się napoić. Także będzie 15-minutowa przerwa w live. Jakbyś potrzebował jakiegoś duszka na polu, co się kręci, to do mnie można przyjść. Na informatyce nas tego uczą, to ja to umiem perfekcyjnie. Spoko, Adaś, nie ma problemu. Dobra. I tak jak widzicie tutaj, żeby sobie zaznaczać te numery pól, to muszę sobie tutaj te właśnie cyferki zaznaczać i szukać. Tu był czwarty, to będzie cztery i tu będzie jeden, dwa, to będzie pięć, dokładnie. I a propos lasu, bo tak trochę z kontekstu zostałem wyrwany. Planuję właśnie tutaj generalnie też dużo lasów stworzyć, tak żeby każdy miał możliwość, że tak powiem, pogrania na swój własny styl. Bo niektórzy lubią się bawić w leśnictwo, niektórzy się lubią w rolnictwo bawić. A niektórzy w budowlance. O. I też właśnie Kuba mi podsunął ciekawy pomysł na to, żeby zrobić tutaj możliwość właśnie kopania w piasku. Ja chętnie to sprawdzę. Mam na to odpowiednie mody. No to już mamy tester do tego. No. Czy tak jak mówię, zobaczę... Kopareczki się ma, buldożery się ma, dźwigi się ma. Zobaczę co z tego. Adaś, zrób z tego modpaki nam podeszli. Mam modpaka z... dźwiga, mam modpaka z mapy, z której można wydobywać sobie różne materiały, ale inne mody pobierałem sobie osobno, tam na przykład ja tam mam jakieś inne koparki, takie większe, bo tam jest jedna koparka, która nie jest za fajna, mam inne, troszkę lepsze koparki swoje. No dobra, to chodzi o to kwestię tego, żebyś to jakoś skompresował, no nie? I byśmy sobie to ściągnęli. Nie no, Kuba, wiesz, jakby mnie tego na informatyce uczyli, to bym to zrobił, no. A. Ja ci pomogę, Adaś, nie ma problemu. Od czego masz wujka informatyka? Jo, dokładnie.
Ty powiedz mi, słucham cię. Zrobił się rozsiewacz na tonę 900, czy na ile? Czy na 2, nie, na tonę 900 zrobię, bo 2400 już kijowo wygląda i 2900 też. Poczekajcie sekundę. Dobra, jestem z powrotem. Widzicie, to jest taka trochę żmudna robota z tymi polami, bo tutaj tak o, trzeba sobie malować jak w pęcie. Ja bym się do tego nie nadał, mi się ręka strasznie trzęsie. Mi też. Dlatego te to pole tak nie za ładnie wyglądało. No to popatrz, tutaj też nie zarówno wygląda, no ale z drugiej strony wiesz, no w realu też pola nie są od linijki robione, nie? Co? Aha, ale lipy są odrypa. Trzymam rację, Kuba? Co? Mam rację, tak, że tak, nie są tak, od linijki? Tak, nie są od linijki niektóre pola, więc to jak najbardziej na plus. Sorry, ja się ten, znaczy nie zamotałem się, tylko po prostu już skupiam się na tym, żeby tutaj mi dobrze wyszła jedna rzecz, nie? Spoko. Bo nie chcę sobie błędów popełnić na dzień dobry, a i tak wiem, że już mam... Nowy rekord na live, 11 osób. No, rekord był 13 swego czasu. To witam wszystkich, co... 15. Ja mam 11, ale spoko. To ale witam rekord wszystkich... był 15. Aha, rekord. Ale na tym live. No tak. No tak, tak. Witam wszystkich, co przybyli. Najprawdopodobniej z grupy Niewydajki. Miło mi. Znaczy polski modding, dokładnie. Dokładnie. Tak więc szóste pole, moi drodzy, jest tworzone. I zaraz tutaj... Tak, Marek, wyraża. Jak widzicie, ogarnia sobie tworzenie na mapy nowej do 19. No a my skupiamy się, żeby ogarnąć czat i generalnie wszystko inne dookoła. O, 9 łapek góry. Siemka, Agromati. Siemano. No. I teraz tak, bo się zastanawiam nad jedną bardzo istotną sprawą, bo tak. Jak was jest tyle, no to wam dam możliwość zadecydowania. Widzicie, tutaj są dwa pola takie małe i tutaj generalnie w tej okolicy planuję właśnie takie mniejsze pola. Tego... Zaczyna się. Co? Nic. Słucham pana, panie Jakubie. Nic. O ty! No, siemka Mati. Cwanie, jakby teraz ma mikser. Psia no. Krew. Dobra, to teraz tak, więc mam dla was, do was pytanie i propozycję, żebyście zadecydowali. Bo tutaj wiadomo, planuję małe pola i tak zostanie. Natomiast czy tutaj zrobić jedno takie niebitne duże pole, bo tak mam... W zamyśle takie jebitne duże pole tutaj zrobić. Tak fajnie go wymodelować. Tutaj... Ale się na tym serii będą zajebiste. Ja i tutaj. Już to widzę. Sorry. Spoko. No. Ale już. Czekaj. Już się jaram tym, co stworzyłem, co mi się udało ogarnąć. Nie, ja pierkwaszę. No po prostu jestem w szoku, co mi się udało. Zobaczymy, ocenimy. I tak, tutaj są te dwa pola. Te dwa pola. I generalnie tutaj będzie ten las, taki jeden z lasów do wycinki, bo generalnie będzie teren do kupna. I teraz pytanie do was. Poczekajcie sekundę. Wy tam zabawiajcie. Ja od razu tak powiem, że 7 minut i spadam. No dobra. Agromati, powiedz mi jedną rzecz. Czy ty masz Discorda?
Dobra. Jeden temat skończmy, bo mam propozycję dla widzów. Bo tak jak mówiłem, tutaj mam zamiar ten las jeden zrobić, jeden z trzech lasów, które będą na tej mapie. Szybka spadła, poczekajcie. Coś tam wujek tak poskręcał, że teraz wszystko odpada. No bez kitu. Nic nie poskręcałem. Ogólnie, a propos widzowie tego, co wspomniałem wcześniej, że zmieniamy mapę. Jak dobrze kojarzycie na naszym kanale, kurde, na naszym kanale, jak to dziwnie brzmi. No możesz mówić na naszym, bo jesteś, że tak powiem, współtwórcą. To jakbyś mógł Agromati wejść w pierwszy link w opisie, tam masz coś takiego jak Discord, jak serwer dla widzów. Jakbyś mógł sprawdzić, czy to działa. O co biega? No biega o to, dokańczając wątek, że wymieniamy sobie mapę na serii Kerśliw, no jak i nazwę zresztą. Dla tej serii, bo wymieniamy ją na mapę, o której dowiecie się na jutrzejszym live, na którego już dziś serdecznie zapraszam. Perkins, powiedz mi, sprawdzałeś ten link w końcu? Bo tak się nie dowiedziałem. Dobra, jestem z powrotem. Czy go sprawdzałeś, czy nie, bo nie wiem. Dobra, chyba zero kontaktu na razie jest. Dobra, czekaj, to jeszcze raz zadam to pytanie. O, czekaj sekundę. Mhm. Coś mi tu się po... O, Perkins, witam, super, że się udało. Czyli link działa. Dobra, link działa. Matio też się dołączył, czyli Agromati też już dołączył do serwera. Czyli serwer działa, ale jestem szczęśliwy. Dobra. Teraz tak, pozwól mi dokończyć jedną bardzo ważną kwestię. Bo tak jak mówiłem wcześniej, jak tutaj jesteście, to może będziecie mieć wpływ na wygląd mapy. Otóż tak jak mówiłem, tutaj jeden z lasów będzie, który będzie można kupić i sobie wyciąć. I generalnie tak, tutaj zrobić jeden tartak, czy generalnie planuję wtedy, jeżeli będą cztery takie główne jakby lasy, to cztery tartaki zrobić. Teraz pytanie do was, czy zrobić jeden główny tartak, czy po prostu przy większym landzie z lasem robić taki mini tartak. O, no, tak to nazwijmy. Więc proszę się wypowiedzcie na czacie i że się tak wyrażę, zasugeruję się waszymi odpowiedziami. Możesz mówić, Kuba. Mm-hmm. O Jezu. A jeszcze mogę coś powiedzieć? Tak, śmiało, oczywiście. Bo ja opisuję coś. Niestety, ale ja muszę spadać już. Dobra, to dzięki, Adaś, że byłeś. To jest przykra wiadomość. No, oczywiście nie, spadam z tego streama, bo idę na czad oczywiście, nie może być inaczej. No to jak najbardziej, zapraszam. O, dzień dobry, kochanie. Witamy pani księgowo. Pani księgowa do nas dołączyła, kolejna mam moderatorka. To zaraz ja jeszcze będę. No okej. To dobranoc, kochanie. Lepiej to z jednym tartakiem, bo się pytałem, cztery tartaki. Beczka Beki, czemu usunięty komentarz? Nie mogę spać. Wiesz co, chyba się ten, coś się rypnął i ten, i źle napisał, ale dobra, spoko, no jeden spoko, tartak. Spoko, nie ten. Ma problemu. Od razu mówię, jeszcze tak, zanim Marek zacznie, rozwinie się ze swoim gadaniem. Jeśli ktoś z obecnych na czacie ma Discorda, w opisie do live'a jest serwer zrobiony, dedykowany pod was, żebyście mogli sobie z nami pogadać podczas live'ów, które będą
No, w miarę regularnie, co tydzień w sobotę. Także dokładnie. Śmiało zapraszam na serwer. Serwer działa, bo Agromatic, który akurat tutaj jest też na... jako osoba komentująca potwierdził, że działa. Perkins również potwierdził, że działa. Także zapraszam serdecznie na tego Discorda. Ja również zapraszam. No, witam cię, Adaś, z powrotem. Co do mojej luby żony, matki i kochanki, to niestety jeszcze długo nie będziesz mogła spać, bo live najprawdopodobniej będzie do 11 w nocy. Jeżeli dobrze pójdzie. Już słyszałem ten śmiech. No, to jest właśnie moja żona. Dobra, nie, sorry, kaszel mnie złapał. Myślałem, że chcesz do mnie po nazwisku. Sorry, nie, kaczmarek. Nie, spokojnie. Dobra, tutaj rysujemy kolejne pole. A ja mam nadzieję, że wam nowa seria przypadnie do gustu. Bo powiem wam szczerze, że długo myślałem nad tym, na jaką mapę się przenieść. I tak wspólnymi siłami z Markiem żeśmy doszli do wniosku, że mapa, na której chcemy nagrywać, będzie adekwatna do tego, co robimy tak naprawdę we dwóch. Jakiej wielkości jest ta mapa? Mapa jest 4x4. Właśnie, mapa jest 4x4. Czyli 4 km. Dzięki za ogarnianie czatu, bo czasem po prostu nie spojrzę, a live'a mam odpalonego na telefonie, ponieważ ja jestem w trakcie ogarniania właśnie serwera na jutrzejszego live'a i jednocześnie na rozpoczęcie nowej serii. Ursus Team, ja cię skądś kojarzę, ty nie masz kanału na YouTube przypadkiem? Ursus Team to jest chyba gościu właśnie z tego, z Niewydajek. No coś też takim, mi się tak... Tak mi się ale wydaje. Nie, no. Zresztą Ursus, jakbyś się mógł tam przedstawić, to bym ci powiedzieć, to będziemy ci bardzo wiedzieć. Miło. A, Marek i na... ten... Na Lizard Mazur musimy uważać, bo tam są kozły takie specjalne do nich. A masz kanał na YouTube? No właśnie, tak mi się coś wydawało. Ale nie byłem pewny, bo ten... No to dobrze, cieszę się z tego. Czyli jednak dobrze zapamiętuję. Ty coś mówisz, Marek? Nie, o, ja nic. Teraz dopiero mówię. Dobra. Ogólnie Ursus Team, jeśli masz Discorda, to zapraszam na niego. Mamy w pierwszym... Nie, ja jestem właśnie inny Ursus Team, ja jestem z okolic... Aha, okej, okay, rozumiem, dobra. Ogólnie tak, jak... Kurde, Marek, nie wiem, czy ja cię dodałem tutaj do serwerów dla widzów. Dodałeś mnie, bo ja widzę to, co się dzieje na tym. A nie, dodałem cię. Okej, okay. Wciszenie tego kanału, przypięte wiadomości, listę osiągów. Kurde, ale tu nie mogę rozmowy zacząć? Co jest? Aż dziwne, role... znaczy, jeżeli chodzi o typy pól, to będzie zróżnicowane, znaczy wielkościowo tylko, jeżeli o to chodzi. Ale typy pól w jakim sensie? No właśnie, bo tutaj czy kształt, czy wielkość, czy różnica czy, terenów. No dokładnie, tak... chodzi, no, o co ci konkretnie chodzi, bo no, nie do końca rozumiem. Jednym słowem, jak możesz, sprecyzuj. Właśnie, sprecyzuj. Mówię jutro, Marek też koło 20? No, jak wszystko dobrze pójdzie, nie, jak dobrze pójdzie, to tak, bo... To jutro od razu zapraszamy na live koło 20. Jeśli dobrze pójdzie, to zapraszamy na live z nowej serii, na nowej mapie, która zastąpi serię KR Śliwno, czyli kombinatorowny Śliwno. Więcej szczegółów wytłumaczymy jutro na live, o co chodzi, ale to jutro. No, a propos pól, to wielkości, to
To będzie zróżnicowane, bo już wam to pokażę, tylko się mi zapisze mapka. Jak dobrze, że jestem poza kamerami i ten, i mogę używać teleportu. Kiedy kolejne live z mapy? Z tej mapy najprawdopodobniej... Znaczy ja to się nie będę wypowiadał, bo to Marek się powinien wypowiedzieć. No to powiem wam tak, to wszystko zależy od was, czy faktycznie chcecie oglądać takie live'y z tego, jak ogarniam taką mapkę. Bo tak jak mówiłem, ja się dopiero uczę tego, to robić, także też dużo rzeczy, że tak powiem, robię trochę po omacku, trochę na metodą prób i błędów, ale przy okazji można sobie pogadać o różnych ciekawych rzeczach. Dobra, zapisałem sobie i teraz tak, zróżnicowany teren pod względem wielkości na pewno będzie, bo już wam to zademonstruję, tylko sobie wyjdę z edycji terenu, znaczy pól. To Perkins, bardzo się z tego cieszę, że ci się podoba. I zapraszam jutro, Perkins, zobaczysz sobie na... W sumie, Marek, mapę można zdradzić, a tak naprawdę, bo chyba każdy ją zna, tą mapę. Znaczy, no to nie jest żadna nowa mapa, która wyszła niedawno i tak. Jak chcesz, to możesz mówić. Ja no przybliżę, no jest 10 osób, to można to przybliżyć trochę. Mianowicie zmieniamy mapę PGR. O, miło. Co tam mi pisze? O, kolejna osoba dołączyła na grupę. Ogólnie dobra, wracając do tego, co ja teraz tworzę. Ja tworzę serwer, znaczy, no dobrze, serwer na mapie Nowa Bruzda, która to będzie seria, która zastąpi Kerśliwną, ponieważ tam mamy małe problemy techniczne i po prostu musimy... Problemy techniczne, no to nie nazwał, po prostu zaczęło nam lagować na tej mapie, ze względu to tak, na... Do takiego stopnia, że ja potrafię mieć no, 2000 milisekund, więc... Więc na... Tak to się raczej nie da grać i lepiej się przenieść na inną mapę, inaczej stworzyć gospodarstwo, niż przebudowywać to, co mamy na Śliwnie, nie? No dokładnie. No generalnie też wykorzystamy oryginalne gospodarstwo, jeżeli chodzi o to, bo już tak zacząłem to tworzyć. I co się da, to ilość maszyn no, trochę może was zaskoczyć, bo tego jest dużo. Będzie, ale to ze względu tylko na to, że jest nas dwóch, po prostu, i czasem ja przyjdzie Adaś, dokładnie, dobra, czasem przyjdzie Adaś do pomocy, czy Damian. Czekaj Kuba, a propos tych pól jeszcze, jak widzowie się pytają, a propos mapki, to im odpowiem, a propos zróżnicowania pól, to tak jak już wcześniej mówiłem, ta okolica będzie zdominowana przez malutkie pole rzędu pół hektara, 20 arów, tak mniej więcej to widzę. Natomiast w tej okolicy tutaj będą większe pola, duże i generalnie na większe maszyny. Natomiast ta okolica to będą średnie pola. Tak sobie to zaplanowałem i jeżeli chodzi o lasy, to tutaj będzie jeden las z landem, który będzie można kupić. Tutaj będzie kolejny land, bo tutaj nie będzie żadnych pól uprawnych, tylko sam land, którym można kupić z drzewami. I w tym miejscu będzie land z drzewami. Także trzy landy. Albo i cztery, jeżeli mi się uda, to cztery albo trzy landy z samymi, że tak powiem, terenem leśnym. Tak, żeby też można było iść w, że tak powiem, no, jak to się nazywa? W leśnictwo, właśnie. Zabrakło mi słów. No, także zapisałem sobie ze stworzonymi tymi siedmioma polami w sumie. Tutaj mamy jeden. 2, 3, 4, 5 i tutaj dwa malutkie 6, 7. Teraz wejdę do gry, żeby wam to pokazać, że błędów nie ma. Jeszcze tylko sobie muszę zrobić
taki myk. Ale jeżeli chodzi o serwer na Discordzie, to się zaczyna rozrastać powoli, bo już kolejne osoby dołączają. A jutro Marek nas czeka bojowe zadanie. To tak fest bojowy, że tak to ujmę. Oko. I teraz nie, tutaj... Łąkę trzeba przeorać. A jest spora. Wydrwala. No, to będziesz miał możliwość pobawienia Perkins Wydrwala. Zresztą jak jesteś z okolic Limanowi, to wiesz, że tam tereny leśne to też są spore. Natomiast tutaj w logu możecie zobaczyć, jakie powierzchnie tych landów, znaczy tych pól w tym momencie są. O, zapraszam. A propos tak, jutro będzie dzięki, odpalony. Czekaj. Dzięki beczka Beki za pochwałę. Tak, natomiast, jest tak miłe słowo. Natomiast czy to będzie lepsza mapka od znanych mapek, to zobaczymy, bo ta mapa się dopiero tworzy, nie? No Adaś, tak, jak ogarniemy ci mody, to tak, to jutro się przydasz. No spoko, jak tylko będziesz miał czas, to nie ma problemu. Dobra, to co, zapisujemy i wchodzimy do gry. Marek na grupie Polski Modding zadał pytanie, ile waży ta mapa? Póki co już odpowiem na to pytanie, tylko mi się wyeksportuje mapa, poczekaj. Chwilę ciebie, ja mam w ciągniku. Dzięki Perkins, dzięki. Mam nadzieję, że będzie kozak i wam się będzie podobać. Ja generalnie tworzę ją z małego sentymentu do tych okolic, także dlatego. Poza tym też, tak jak Adaś wcześniej powiedział, no nie ma w farmingu mapy właśnie z stricte okolic Nowego Sącza. Potem jutro będzie stream na Nowej Gruździe. Tak jak coś. No stream będzie, Adaś. No, tak jest plan na jutro. Dobra, zapisałem się, już wam mówię, ile na chwilę obecną mapa waży. Oczywiście mapa nie jest póki co optymalizowana i tego typu historie, to jest, więc ona dosyć sporo może ważyć. Nie, bo to tam na tej... Na chwilę obecną giga 20 waży, natomiast tak jak mówię, to jest mapa niespakowana, niezoptymalizowana i póki co sporo. Perkins, napisz na Discordzie tym serwerowym, jak możesz, dla widzów. No. Dobra. Czekaj, bo ja muszę tutaj podgląd włączyć. Bo to tak, tak nie może być. Dobra, odpalamy. Odpalamy. Odpalamy farminga. Bardzo się cieszę, że nasz syn padł. Ten się zasnął. Dobra, spoko Perkins, to napisz jutro. Dobra. Aha, bo to mi się zapisało, to trzeba usunąć. Bo pamiętajcie, jak tworzycie mapkę, to taki mały od mnie tip i chcecie ją testować, to nigdy nie testujcie na już zapisanym save'ie, tylko za każdym razem jak modyfikujecie mapę, to na razie beczka Beki, na razie, dzięki, że byłeś. Mam nadzieję, że jutro też się pojawisz, bo też będzie live. I jak tworzycie mapkę, to zawsze sobie zaczynajcie jakby od nowego save'a. Za każdym razem jak testujecie zmiany na mapie, bo zapisany save może krzaczyć i to sporo. Dobra, wybieramy Nowy Sącz, Zawada, Podlipie.
I teraz tak, odznaczamy sezony, no bo tutaj akurat jeszcze podsezony nie jest przystosowany, natomiast będzie. I resztę rzeczy można zostawić. I teraz tak, dajemy start, aha, lock, od razu lock. Jak widzicie w logu jest wszystko. Także jest spoko. Sprawdź Discorda. Co? Discorda. Co Discorda? Sekundę, już. Kurczę. Poczekajcie. Małe pola oczywiście, że będą, tak jak pokazuję tutaj na dwójce, jedynce, tutaj generalnie przy tej głównej drodze właśnie, przepraszam bardzo, tutaj będą właśnie te małe pola, góra do 1 hektara. No, z koparkami zobaczymy, jak się uda, to będą. Nie obiecuję na 100%, ale postaram się zrobić, żeby były.
Poczekajcie, żeby tylko wezmę coś do picia. Serca potrzeby, już mu bije dzwon. Składki na ZUS poszły się pierdolić. Nie kupi TV o giętym ekranie. Nie będzie musiał się więcej golić. Nigdy już mu nie stanie. Dzień, dzień, posłuchaj, jak dzwon napierdala w mieście. To nie nowe narodziny, to jest nowe zejście. Już powracam do was. Mam nadzieję, że muzyka wam się podoba. No. Także kolejne pola, które tworzyliśmy, są. Jeszcze generalnie tutaj będzie pole. I teraz się tak zastanawiam, czy pole tutaj namalować jedno duże takie pole tutaj, o. Czy zrobić kilka mniejszych, natomiast tutaj tym handlarzem i sklepem się nie przejmujcie, one będą w innym miejscu, bo sklep planuje właśnie tutaj, w tym miejscu gdzieś umiejscowić. Natomiast jak to będzie w ostatecznym kształcie, to się zobaczy. No. Tak generalnie Adaś, jeżeli chodzi o piasek, to planuję tutaj jakąś taką fajną budowę zrobić, bo tutaj fajnie by to wyglądało. No i mapa generalnie się będzie kończyć tutaj, w tym miejscu. Tutaj będzie zakończenie. Okej, Adaś. Siema, siema, oj tak byczku. Albo oj tak byczą. Siema. Jestem, jestem. Cały czas na posterunku. Tylko w międzyczasie też konsumuję kolacyjkę. Dobra. To jedziemy dalej. Piętnaście łapek. Bardzo mi miło. A dziękuję, Perkins. Dzięki, dzięki. Sorbet cytrynowy, kochanie, powiadasz. I że się nie podzielisz? Ja nie wiem. Rejon to jest Małopolska, Nowy Sącz, a ściślej mówiąc Zawada, Podlipie.
to jest na wylocie z Sącza w stronę Krynicy. Mapa jest 4x4, że się tak wyrażę. Jestem świeżym, można powiedzieć, mapmakerem, o ile to tak można nazwać. To jest moja pierwsza w życiu mapa do farminga. Także robię to pierwszy raz. Czuję się jak dziewica. Dobra. No nie, to nie jest powiat nowosądecki, to jest Nowy Sącz. Bo Zawada to jest po prostu dzielnica. Like a virgin. Wytłumaczcie mi, bo ja jestem starej daty, o co chodzi z tym kaka? Ktoś chce kupę, czy co? No okej, okej. Aha, kaka to znaczy okej. No okej, jest to logiczne. Kaka znaczy okej. Kaka demona, dokładnie. Dobra, panowie i panie. Jest. Dzięki, Perkins. No wiesz, ja jestem tak starszej daty. Podejrzewam, że większość tutaj zgromadzonych ludzi jest co najmniej pół razy młodsze ode mnie, ale to szczegół. Więc tak. Nie to, żebym się czuł staro, tylko po prostu jestem stary. No, starzy w pokoju. Dobra, bo ja tu gadu, a mi mapa stygnie. Dobra, czekaj, tutaj to sobie zamknę, to sobie poszerzę. Karier punkt, Kajten karier punkt. Jezu. No. Się zgubiłem na własnej mapie, spoko. Dobra. No, ty jesteś nadal młoda. Dobra, to tutaj kolejne gospo robimy. Tam było 7 pól. To teraz 8. No i gładka. A ty żyjesz, Kuba? Dobra, spoko. Flip call field dimensions. I na 8 teraz musimy zmienić 4. Dodać 3 do kwadratu to jest... Nie. 1 do kwadratu, 2 do kwadratu, 3. Moment.
Nie wiem teraz, jak to jest liczone. Niby 0 do kwadratu to jest 1, 1 do kwadratu to... Nie, to nie będzie do kwadratu. Dobra, 3 to jest 8. Okej. Okay. Nie wiem, czemu tak Giantsi to wymyślili. Twórz, twórz. Bo jutro muszę pewną rzecz przetestować. Dobra. Zmniejszamy. Nie, tutaj se. Nie kwadrat, tylko kółko. Zrobimy i. I tutaj będzie można zrobić jakieś gospo. A, tu będzie pole. Ogólnie wypowiedzcie się na temat wiadomości a propos nowego farminga. Co sądzicie? Jakie są wasze odczucia? Jak się wy wypowiecie, to ja wypowiem swoje zdanie jako laika i osoby, która zaczęła swoją przygodę od farminga 17. Perkins, no, to wiele więcej nie muszę tłumaczyć. Dla mnie to też jest odgrzewany kotlet, ponieważ dla mnie dodanie praktycznie kilku upraw nowych do farminga plus sezony, to jest takie trochę dla mnie śmiechu warte, jeżeli chodzi o rozwój gry. Bo nic innego to nie wprowadza nowego niż to, co możemy mieć poprzez modyfikację, bo nie wiem, czy wiecie, ale gościu, który tworzył sezony, mod Seasons, zaczął współpracę generalnie z Giantsami, tak więc podejrzewam, że ten tryb sezonów Giants się będzie łudząco podobny do modyfikacji Seasons. Tylko ja się razem z Kubą zastanawiamy, jak będzie rozwiązana sprawa z Geo. A jeżeli chodzi o... Siemka, Adaś. Z powrotem, witamy. Także, tak jak mówię, no, ja prawdopodobnie zakupię tą nową wersję Farminga 22, natomiast póki nie będzie dostatecznie dużo modyfikacji w nim, albo faktycznie nie będzie sporo różnił się od 19, to generalnie serię dalej z 19 będziemy z Kubą nagrywać i działać na 19, natomiast wiadomo, 22, tak jak zresztą z 19. 19 też jakiś, przepraszam bardzo, jakiś rok czasu potrzebowała na rozkręcenie się, nie? Tak więc póki co z tych informacji, które nam dali, no to słabo widzę tą 22.
Dobra. To jest numer 9 pole, czyli 8 i 2, czyli 10. Adaś, to się wszystko okaże, ale najprawdopodobniej będzie, tylko tak jak mówiłem, jak już się, że tak powiem, lekko rozkręci 22 pod względem modyfikacji, bo jeżeli to faktycznie ma być tak, że to jest generalnie odsmażona 19, czyli tam kilka rzeczy dodanych tylko w rozgrywkach typu sezony, typu no kilka upraw i co śmieszniejsze jeszcze, że się tak wtrącę a propos upraw, nie było chyba podane i to jest dobra wiadomość dzisiejsza, 84 suby. Myśmy się z Adasiem założyli, że jeżeli pęknie dzisiaj 100 subów, to ja wygrywam zakład, a jak nie pęknie, no to Adaś wygrywa. Także subskrybujcie kanał. Bo ja generalnie większość zakładów w swoim życiu wygrywam, także mam cichą nadzieję, że i ten wygram. Kuba, było tam, to znaczy właśnie z tymi uprawami nowymi, to znaczy nowymi, to jest tak, że tam była wzmianka, że uprawy niby to mają być nowe, niby zmienione tekstury upraw, nie? I nie do końca właśnie wiadomo, czy to chodzi o stricte nowe uprawy, na przykład tak jak było w 19, że doszła bawełna, że tutaj gdzieś tam dojdzie, nie wiem, no strzelam teraz, proso, nie wiem, no ta marchew, cebula, cokolwiek. Czy to chodzi o nowe uprawy w sensie wyglądu nowych upraw? Ale co teraz tak nie będzie, Adaś? A, że wygram zakład. No wiesz, zawsze ta pierwsza porażka może być ten. Musi być, nie? Zawsze musi być ten pierwszy raz. No. No chyba, że widzowie się spiszą i jednak, no ja też Adaś chcę, żeby było 100, bo na 100 robimy specjalnego streama na pierwszą setkę, potem dopiero na pierwszy 1000, potem na 20 tysięcy, no i na 50, na 100, a potem już na 1000. Jak lecieć, to na grubo. Jedenastka. Pole numer 11. Czekajcie, bo z czym muszę tutaj. To. Zobaczyć z dalszej perspektywy. Aha. Za daleko. No możemy, Adaś, możemy. Dobra. Okej, tutaj sobie... What the fuck?
Spoko, spoko, Adaś. Challenge accepted, jak to młodzież mówi. Jak robiłeś kanapki, to się podziel, Perkins. Oj, wydobycie węgla to będzie ciężki temat, Adaś, bo to bardziej Śląsk niż Nowy Sącz, ale to spoko. A dzięki, ja mam paszteciki teraz. No ale co ci z tego pracownika, Mateusz Deszczyk, jak w sumie ja to mało co pracowników używam tak naprawdę, bo mam żywych pracowników tak naprawdę. Wiesz, no, generalnie od 17, bo ja w 17 chwilę grałem, no to 17 też miała pracowników i też byli ułomni, w 19 mniej ułomni, więc siłą rzeczy w 22 też będą mniej ułomni. To jest Kubos. A, że na budowlanej mapie są złożone. No to można się pobawić z węglem. Będę jako hajer przodowy. O, teraz proszę mi powiedzieć na czacie, który to się pytał, czy będą małe pola. Czekam na odpowiedź. No a Kuba, nie żywy pracownik? Przepraszam bardzo, Adaś, i ty jesteście żywymi pracownikami, czy nie żywymi? No właśnie, tyle w temacie ja, do powiedzenia mam. No. Dobra, która osoba się mnie pytała, czy będą małe pola? Ponawiam pytanie. No to trzymaj się, Mati. Żółwik dla ciebie leci. No, to Perkins, jeżeli to ty byłeś, to tak nieskromnie ci zakominkuję. Czekaj, 10, 12, nie. Czekaj. 8, 9, 11.
Wujek został sam. Nie sam, jest 7 osób na live. Perkins, to specjalnie dla ciebie, jeśli się pytałeś o małe pola, to specjalnie dla ciebie tutaj będzie takie malutkie poletko. Też mogę zdradzić, zgadza się. Zdradzę pewien niuans, który będzie na następnym live'ie stworzenie mapki. Kuba 30, mapka najprawdopodobniej wyjdzie pod koniec czerwca. No tak, tak bym chciał. No, takie malutkie poletko, tylko sobie muszę ustawić numer 12, bo 10 żeśmy stworzyli. To by była 8, a to by była 12, a widzicie. Więc teraz będzie specjalnie dla Perkinsa. Tylko czekaj, zmniejszę tutaj. Wyjdzie koło czerwca. No, wyjdzie koło czerwca, znaczy koło czerwca, bardziej koło lipca, bo to końcówka czerwca. Mateusz Deszczyk, no to Żółwik. No, a propos następnego live'a, to jeśli dobrze pójdzie i wszystko zgodnie z planem, bo poza live'em wiadomo, będę też pracował nad leci Żółwik leci nad mapką, to na następnym live'ie, jeżeli ktoś będzie na tyle, jakby to nazwać, no, brakuje mi słów, nie, czekajcie, niech się zastanowię, jak to powiedzieć. Bo Kuba coś tam ma do zrobienia i nie ma go na Discordzie. Ale nie gadasz na Discordzie, o to chyba Adasiowi chodzi. No, na rozmowie nie, bo coś tam Kuba ma do zrobienia i nie może gadać, także dlatego nie gada. A co, ja głupio gadam, czy coś? Bo jak tak, to może zmienimy temat. Nie no, żartuję. Tak generalnie, no to jeżeli... No. No, okej. Okay. No, to a propos przyszłego live'a, to jeżeli ktoś będzie na tyle... No, Jezus, brakuje mi słów, wybaczcie. Nie elokwentny, tylko na tyle o propozycji na rozwój mapy mi podrzuci, że będzie mógł być właścicielem jednego z pól na mapie. W sensie w NPC-tach umieszczę jego nick, ewentualnie awatar, jeżeli dostanie ktoś. Nie kulturalny. Kulturalnie to wszyscy się tu ładnie zachowują, także jestem pod wrażeniem, bo myślałem, że będzie większa haja, dlatego tutaj zostali zwołani prawie wszyscy moderatorzy moi. No w sumie to się wszyscy pojawili, bo moja żona też się przez chwilę pojawiła. No, ale jeżeli ktoś będzie na tyle miał fajne pomysły na rozwój mapy, w sensie co umieścić na mapę, że będę umieszczał go po prostu w NPC-tach na mapie. Na razie trzymaj się, sorry, na razie trzymaj się Perkins, miłej nocki. Filozofem mówisz? Nie, filozofem nie. Ale informatykiem jak najbardziej.
Dobra, lecimy z tematem po raz kolejny. Trzynastka. Budowa. No to właśnie budujemy pola. Bob budowniczy. Nie no, moja żona mi mówi, żebym nie śpiewał. Żebym jej złamał rękę, ale nie śpiewał. Dobra, trzynastka. A, trzynastkę to taką walniemy dziwną. Co wy na to? Głowa w betoniarce, to nie jest zgodne z BHP, Adaś. No. Trzynastka jest zrobiona, czyli pechowa liczba już jest za nami, więc lecimy dalej z czternastką. Czekaj, dobrze mówię tutaj? A, dokładnie. Okej, czekamy, Adaś. Czy to jest, Adaś, no, odpowiednie dla ludzi, czy nie odpowiednie? Prosiłbym resztę moderatorów o ocenzurowanie tego. Spoko.
Dobra, to puszczamy linkę od Adasia. O ile mi się uda. Gościu się chyba nudził w pracy. No. Becha, powiedz, płakał jak widział. Dobra, wracamy do robienia tej mapy. Bo tak generalnie to za chwilę będziemy kończyć tego live'a. Napis u góry, ale gdzie u góry? Chodzi ci o to? Lonshotyt? Czy o co? Bo Adaś, nie za bardzo rozumiem. A, pracownicy wulkanizacji po zajęciach zdalnych. A, no. Nie ma ja to jak zdalna praca. No, to generalnie o to chodziło. Dobra. Tworzymy czternastkę, bo się trochę pogubiłem. Czternastkę, tak. To czternastka będzie. No, BHP to podstawa, nie? Jakubie, żyjesz? No to obudzimy Jakuba. Czemu? Straszna to jest moja wypłata. Dobra, to że się tak wyrażę, to pociągiem 15.
15. I myślę, że na dzisiejszy live odpalę jeszcze, wiadomo, mapkę raz. Czekaj, to jest tutaj już przy szkole? Moment, Boże, mi się nie pogubił. Tak, tutaj jest to przy szkole. Tutaj by można było 15 walnąć. Tutaj 16. Tutaj 17. Tutaj szkoła. Kuba będzie ten nie hajer przodowy, tylko ten. No, od BHP, ten co jest od BHP, nie? Ja będę hajer przodowy na kombajnie. Dobra. To jest 14 i teraz tak, 15. Leżę sobie na podłodze. 15. Ściskam flaszkę jeszcze niedopitą. Obrzęk mózgu mi zapiera. Dech w dziurawych płucach. W kącie straszy pióra baw. I tak mnie poucza. Wstyd. No, zostań na Discordzie. No spoko, Kubos, zostanę, no bo i tak miałem taki zamiar, żeby pogadać. Także ten, dobra, zrobię jeszcze 3 pola i będziemy kończyć live'a, bo widzę, że i tak już większość ludzi chyba poszła spać, bo jest w pół do. Do 11 miało być live, no ale jak jest 4 osoby, no to tutaj... Na następny raz, że się tak wyrażę, będzie no kolejny etap tworzenia. Także tutaj jeszcze 16 sobie stworzymy. O. I 17. Adaś, generalnie nie wiem, czy zrobię ten poradnik, natomiast mam dla ciebie pewną rzecz, która ci się na pewno przyda, jeżeli chodzi o montaż filmów. Dobra, tutaj jest, to zapiszmy sobie to. Że Adaś, to nie smuć się, bo to akurat to, co mam dla ciebie, to bardzo ci się przyda, natomiast nie wiem, czy po prostu będę robił taki poradnik, bo nie wiem, jak z czasem. I tylko dlatego.
dobra, może jeszcze dopieszczę tych, co czekają na rymy złowieszcze, lub dając płuco tak samo jak my, krwi upuszczają cieniowi mgły, z wirusem walczą czy z neokomuną, znasz tekst o amurach, amury runą, na burdel runą, który już płonie, na nas nie runą, kamienie w dłonie. Na 100 subów mówisz, że robisz salto. Dobra. Okej. Okay. To mamy w sumie 17 pól. Jeszcze wygeneruję te pola. I mapa zrobiona. Ja no żartuję. No ale jakiś postęp wiadomo jest. Dobra, i teraz tak sobie tutaj trzeba zaznaczyć. Windows Script Editor. No. I jak widzicie, jest 17 pól już. To sobie od razu wymarzymy, bo gdybyśmy tego nie wymazali i dodali kolejne pola, to by nam się pojawił błąd. Witam wszystkich. A cóż to się dzieje, że witasz wszystkich? Ktoś nowy się pojawił na czacie. Dobra, i teraz robimy magiczne hokus pokus, czary mary. I pola się nam pojawiają. Bo kultura. Kultura de natura. Też taki zespół z Nowego Sącza. Michał 70. A planujesz robić kolejne mapy z okolic Małopolski, czy jakieś odwzorowanie wsi? Nie, generalnie Michał nie planuje, ja nic nie planuję, też ta mapa to w sumie taka nieplanowana była. Prace nad nią powstały od tak, o tak, od tak, po prostu. Stwierdziłem po oglądnięciu kilku poradników zakapiorka, że stworzę sobie mapę, nie? No i od razu z grubej rury 4x4, a co? Nie będę się w tańcu. Nie, tak na poważnie to tą chcę skończyć mapy, no i zobaczyć jaki będzie, że tak powiem, efekt końcowy, jak w miarę zadowalający, no to nie... No. Jest możliwość, w ten sposób powiem, jest możliwość, że będę tworzył dalej jakieś mapy, natomiast czy to będą mapy z reala, czy nie z reala, czy to będą mapy do 19, czy już do 22, to czas pokaże. Bo tak generalnie, skoro ma być 22, wiadomo, póki co to odgrzewany kotlet 19, ale no nie wiem, czy to się tak opłaca robić do 19. mapy. No chyba, że później będzie konwert tych map. Dobra, jeszcze sobie zrobimy tylko skrypt do misji. I od razu nam wyjdzie, ile pola mają. Także jak macie chwilkę czasu, to sobie poczytajcie, ile pola mają hektarów. A dzięki, Michał. To nie są chęci. Znaczy, chęci może też. No, jakie jest najlepsze wino mszalne. A wiesz, jakie są najlepsze imieniny? Imieniny Ani. Ani moje, ani twoje.
No, a propos chęci, no chęci może i są, ale to tak z czystej, wiesz, po oglądnięciu tych poradników, tak kurde, doszedłem do wniosku, kurde, to nie może być aż tak trudne, nie? A no. Najtrudniej jest zacząć zawsze. Jak już zaczniesz i robisz zgodnie z poradnikiem, to jest, to tak leci. Na najwięcej czasu mi zeszło na, póki co, na wygenerowaniu tej mapy z reala, w sensie, żeby ukształtowanie terenu było z reala. No kilka podejść do tego miałem, bo robiłem tak jak na poradnikach, nie zawsze wychodziło. W końcu się udało, natomiast reszta rzeczy, no to tak jak mówię, nie będę odwzorował stricte jeden do jednego, bo bym się zarypał przy tej okolicy, bo jak widzicie z góry, no to tam budynków jest nawalone, że tak powiem. No to Michał, bardzo mi miło, że widzisz, że to mi fajnie idzie, bo tak jak mówię, to jest moja pierwsza mapa i póki co 17 pól zrobiłem. No, generalnie mapa jest przystosowana do już do Maze Plusa, do Precision Farming, są dodatkowe uprawy, zresztą poczekajcie chwilę, ja na sam koniec live'a odpalę może... Jeszcze zapiszę. Na sam koniec live'a odpalę farminga, żeby wam to wszystko zaprezentować. Oczywiście generalnie kolejne live'y stworzenia mapy będą. Natomiast czy to będą regularne live'y i co będzie na tych live'ach, to czas pokaże, bo wiadomo, poza live'ami muszę trochę posiedzieć nad mapką, nad tworzeniem modeli 3D, bo przynajmniej 3 budynki chcę wygenerować w Blenderze. Jeździmy na oazy, na dni młodzież też. Nie łapię jej za cycki, nie wierzysz, no to wiesz, nie lubię pederastów. Dobra, już mi się uruchamia farming i co to ja mówiłem? Aha, no. Mapa jest generalnie przystosowana już do wielu, wielu rzeczy, także tutaj pod tym kątem też się już namęczyłem, natomiast jeżeli chodzi o live'y, no nie wiem ile ja piję. Jak piją wódkę kolejarzy po kolei. Adasz. Dobra. Tak jak widzicie, tutaj mody mam pozaznaczone, bo to wiadomo, za każdym razem jak testuję, to muszę jakby nowy save utworzyć. Natomiast sezony odznaczam, ponieważ jeszcze mapka nie jest przystosowana pod sezony. Bo gdyż, albowiem, ponieważ podsezony, z tego co ja się dowiedziałem, to się mapę dostosowuje na sam koniec. Jak już macie wszystkie budynki postawione, wszystkie drzewka, pierdółki, to wtedy mapę, że tak powiem, sezonu się stosuje. Zresztą też jest poradnik na ten temat. I właśnie lock. Tak jak mówię, nie przejmujcie się tymi warningami, co tutaj się wysypują. To są warningi od mojego panelu z Sciteka. Natomiast jeżeli chodzi o sam 17 łapek, super. Sam log mapy, jak widzicie, zero błędów. A nie, tutaj się pojawia błąd Lua. I z czymś mamy problem. Bo przedtem... To jest dziwne, bo przedtem nie występował błąd, a teraz to tylko dodawałem nowe pola.
sekundę. Jeszcze na chwilę odpalę mapę na Giants Editorze. Widzisz, Michał, pochwaliłeś mnie i mi się wszystko sypie. Nie, oczywiście żartuję, bo tutaj w logu nic nie mamy, żadnych błędów. Nie, tutaj nie ma błędów. Dobra. Bo był aktywny. Co mogło pójść nie tak? O, pytanie do was, moi drodzy widzowie. Co poszło nie tak, że mapa się wysypała? No, ale to są uroki właśnie tworzenia mapki, że wydaje ci się, że wszystko jest ok, wszystko gra, zero błędów w logu, włączasz mapkę, robiłeś jak na poradniku, a tu dupa. Dobra, jedziemy. Odznacz wszystko. Oj, nie masz pojęcia. No i ja też nie mam pojęcia. Nie, tak. Czysto żartobliwie. A zróbmy to bez tego, tylko tutaj. Bez precision farming, bo coś mi tutaj śmierdzi, że to będzie od precision farming. I mnie się... Thank you.
inną ciekawą rzecz, na to mianowicie Hipolicie tutaj te uprawy, gorczyca, cebula, marchew, trawa pastewna, trawa końska, trawa polna, koniczyna, lucerna, orkisz, pszenżyto i żyto z dodatkowych upraw. I plus jeszcze są belki. Dodatkowe. O, trawa świeża, trawa podsuszona. Bo był spalony. Widzicie, lucerna świeża, lucerna podsuszona. Także takie dodatkowe, że tak powiem, rzeczy tutaj są już pododawane. Wiadomo, jeszcze skupu żadnego nie ma, więc nie ma cen na to. Natomiast jeszcze z dodatkowych upraw planuję mak dodać i co jeszcze? No w sumie tylko mak. Dobra, moi drodzy. Przepraszam, ale muszę was opuścić. Będę pojawiał się na innych twoich transmisjach. Powodzenia, pa. No dzięki, Michał. Tak, jeszcze ci powiem na szybkiego. Zapraszam cię na jutro na godzinę 20. Będzie kolejny live, tym razem z nowej mapy do serii KR Śliwno, który ta seria nie będzie się już nazywała KR Śliwno, bo będzie na nowej bluzie. Także zapraszam serdecznie jutro na live na godzinę 20. Dobra. No to co, moi drodzy? Ja z mojej strony to na dzisiaj będzie już tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kilka subskrypcji no, wpadło mi nie. Adaś, oficjalnie na live masz to przyznane, wygrałeś zakład. Jeszcze, że się tak wyrażę, tylko sprawdzę. No. Jest 84 suby, więc wygrałeś zakład. Ofen mówię. Także. No, to tyle. No tak, także Adaś, wygrałeś zakład i generalnie to trzymajcie się jutro o 20 live. Jutro także, no w sumie nie, jutro żaden filmik nie wpadnie na kanale, ale w przyszłym tygodniu spodziewajcie się nowej serii na kanale. Nie z farminga, nie z ETS-a, nie z ATS-a, zupełnie inny typ gry. Także spodziewajcie się w przyszłym tygodniu nowości na kanale. Także trzymajcie się, czołem, cześć.